Tak, zostałem poproszony, żeby tutaj poprowadzić wykład na temat trudnych związków, a więc jest to trudny temat. Tym razem bez komputera na kartce, co sugeruje, że na rekolekcjach nie miałem z sobą laptopa. I wróciłem do XX wieku, więc myślę, że to też ma swoje pewne plusy, bo byłem jednak ograniczony, żeby tam nie rozwijać pewnych wątków. I dlatego też pytam, ile mamy czasu, ponieważ naprawdę, kiedy się tak człowiek zastanowi nad tym tematem, to widzi, że można by na ten temat mówić długo. I na pewno też jest taka potrzeba, bo wiele ludzi ma pewne niedomówienia w tych tematach. I później niestety wchodzi w takie trudne związki. No niestety to się też często kończy bardzo źle dla nich, bardzo cierpią. Szukają później pomocy, tej pomocy często nie znajdują. I to jest przykład człowieka nieszczęśliwego, a Pan Bóg nie chce nas widzieć nieszczęśliwymi. Pamiętajcie, że na pewno diabeł bardzo się stara, żeby nam skomplikować życie, tak jak tylko to jest możliwe. I pytałem dzisiaj Pana Boga o takie jakieś jedno zdanie, jedno słówko, które by towarzyszyło temu wykładowi. Miałem przed sobą trzy takie książki z charyzmatem otwierania na chybił trafił, Pan Jezus przez nie mówi. Jedna z tych książek jakoś szczególnie mi towarzyszyła w czasie tych rekolekcji. Mówię, Panie Jezu, jeżeli nie w tej książce, to w żadnej innej. Nie znajdę niczego, co by mogło być takim jednym zdaniem, takim mottem na dzisiejsze spotkanie. I wyobraźcie sobie, że właśnie to zdanie było mniej więcej tak, jak powiedziałem przed momentem, żeby nie komplikować sobie niepotrzebnie życia. Bo mamy je tylko jedno i Pan Jezus pragnie naszego szczęścia, a nie żebyśmy dla jakichś takich doraźnych celów później bardzo cierpieli. Więc na samym początku musimy też powiedzieć sobie coś bardzo wyraźnie i jasno, że dlaczego takie związki mimo wszystko się trafiają. Ponieważ jest w nas wielka potrzeba kochania, obdarzania miłością, bycia kochanym. I jest w nas to tak silne, że nieraz z tego powodu, że tak bardzo chcemy być kochani, potrafimy wchodzić w różnego rodzaju związki, zakładając, że tym razem będzie inaczej, mimo że widzimy różne przykłady osób, które w takich związkach były, są nieszczęśliwe. No ale przecież powiemy, że są tacy, którym się udało. A więc mamy nadzieję, że i nam się uda. Właśnie w kwestiach miłości przeważnie jesteśmy optymistami. I dobrze. Myślę, że to jest dar od Pana Boga, że tak potrafimy pozytywnie patrzeć na te związki, w które możemy wchodzić, tak na samym początku szczególnie. Bo gdyby tak nie było, no to nikt z nas by nie wchodził w żadną miłość, w żadną relację, w małżeństwo, bo z góry by założył, że po prostu to się nie uda, że będzie nieszczęśliwy i tak dalej. Tak więc pewna doza optymizmu jest bardzo potrzebna. No ale też potrzeba też pewnego rozsądku, roztropności, rozumu i o to trzeba się bardzo modlić. Skoro zatem Pan Bóg dał nam taki wielki dar, jakim jest serce, miłość, sfera uczuć i włożył w nasze pragnienia to, żeby być kochanym i obdarzyć kogoś miłością, to równocześnie wiedzmy, że On chce zrobić wszystko, co jest tylko możliwe, aby to nasze pragnienie spełnić. Tylko niekoniecznie tak, jak my to sobie wyobrażamy. I to właśnie trzeba na początku powiedzieć, że warto być cierpliwym, warto oddać Bogu inicjatywę. On naprawdę cały czas przy nas jest. On dobrze zna nasze serce, wie, jakimi darami nas obdarzył i pozwólmy Mu działać tak, jak On działa w naszym życiu, ale niczego nie przyspieszajmy. Nie działajmy na przekór Panu Bogu, nie pytając Go, czy to jest dobre, czy mądre, bo zawsze się to źle skończy, jeśli coś będziemy robili bez Jego błogosławieństwa, jakby za Jego plecami. Była kiedyś taka jedna dziewczyna, która przeważnie jak miała różne związki, to mi mówiła o tym. I wiedziałem od kogoś, że ona jest w nowej relacji z kimś, ale mi o tym nie mówiła. Już wiedziałem, że coś jest nie tak. Skoro mi ona o tym nie chce powiedzieć, to znaczy, że coś tam ukrywa. Jak to się mówi, coś ma na sumieniu. No i rzeczywiście przyszła do mnie i tak próbuję od niej wyciągnąć, co to jest za relacja i z kim jest. Ona od razu to ucięła, że a jak powiem o tym księdzu, to ksiądz na pewno skrytykuje, więc o księdzu nie powiem. Ja mówię, dobrze, no to nie mów, przecież to nie ma takiego przymusu. Ale zauważmy, że jeżeli ona już wyczuła, że na przykład ja jako ksiądz mogę jej powiedzieć, słuchaj, to jest złe, nie wchodź w to, no to być może to samo mówiło jej sumienie.
prawda? Ja też mam takiego znajomego księdza, którego wyobrażam sobie, ilekroć mam podjąć jakąś decyzję. A co na to powiedziałby właśnie ten ksiądz? Co on by o tym powiedział? Jak by on to ocenił? I znając go już w jakimś sensie mogę przewidzieć, jaka byłaby jego odpowiedź. I to jest dla mnie bardzo pomocne w podejmowaniu różnych decyzji. No, więc jej sumienie podpowiadało, że pewnie jest to sprawa taka niezbyt dobra, czysta. No i życie później no, bardzo szybko zweryfikowało jej wybór, ponieważ sama przyszła i powiedziała, no jednak ksiądz miał rację, bo ten związek był bardzo kiepski. Ja mówię, no ja nic nie miałem racji, bo mi nawet nic nie powiedziałaś. Ale z góry przewidziała, że ja to skrytykuję. Więc to się po prostu nie udało. Jeszcze raz powtarzam. Pan Bóg wie dobrze, co się dzieje w naszym sercu. I naprawdę kieruje naszym życiem. Nic nie przyspieszajmy. Jak się modlimy, często właśnie mamy jakiś bardzo konkretny obraz tego, jak Pan Bóg ma w naszym życiu zadziałać. Niekoniecznie zadziała tak, jak my chcemy, ale wierzmy, że On przewidział dla nas życie najlepsze z możliwych. I jeśli nie będziemy za bardzo Mu przeszkadzać, to w naszym życiu może pojawić się taki rodzaj powołania, przez który przejdziemy. Niekoniecznie, że bez krzyża, ale na pewno jako ludzie szczęśliwi i nieporanieni. Ktoś odczytuje w sobie bardzo pragnienie, że chce być w małżeństwie, chce mieć żonę czy męża i za wszelką cenę usiłuje to zrealizować. Później się to niestety źle kończy. I taka osoba mówi, no przecież miałam takie powołanie. Jeżeli Ty mi je, Boże, dałeś, to dlaczego mi to nie wyszło? No dzisiaj niestety tak jest, że wiele z tych powołań, które nosimy w sobie, niekoniecznie będą zrealizowane. Można też mówić wręcz o pokoleniu, które przeżyje białe męczeństwo. W tym znaczeniu, że niestety wielu ludzi nie nadaje się do zawarcia związku małżeńskiego. Ale to nie oznacza, że za wszelką cenę trzeba pchać się właśnie w tego rodzaju związek. Nie chcę na samym początku wam otwierać nadzieję, że kogoś spotkacie, bo ufajmy, że jednak spotkacie się. Trzeba stwarzać takie okazje i być w tej otwartości do poznania kogoś i założenia z nim małżeństwa, wejścia w nim jakąś zdrową relację, ale też umieć przyjąć także taką trudniejszą drogę, ale jest to droga na pewno przez Pana Jezusa błogosławiona, bo przeżywana ze względu na Niego. I też to mówię na samym początku, staramy się zawsze na pierwszym miejscu postawić w naszym życiu Pana Boga, żeby ta nasza miłość do Jezusa była ważniejsza niż miłość do człowieka, bo to nam pozwoli właściwie ustawiać sobie te kwestie, choćby związane z wyborem człowieka, który się pojawi na naszej drodze. Tak jak wspomniałem na początku, diabeł też zadba, żeby nam dać jakąś atrapę, coś, co nie pochodzi od niego. Jeśli on wyczuje, że masz powołanie do małżeństwa, to może ci postawić na drodze kogoś, kto się do tego kompletnie nie nadaje, bo on chce ciebie unieszczęśliwić. I on jest w tym specjalistą, dlatego potrzeba tutaj i roztropności, i rozeznawania, i dobrego przeżycia tego czasu, narzeczeństwa, i tego wcześniejszego też bycia ze sobą razem, aby się nie pomylić. Żeby dobrze odczytać, czy ten człowiek jest od Pana Boga. I od samego początku warto pytać Pana Boga. Panie Boże, czy ten mężczyzna, czy ta kobieta jest od Ciebie? Czy ja z nim jestem w stanie stworzyć udane małżeństwo? Pokazuj mi, dawaj mi takie znaki, mów do mnie, czy to na modlitwie, czy przez innych ludzi. I Pan Bóg na pewno takie znaki da. Warto być na to otwarty. A więc chcemy doświadczyć tej miłości, ale nigdy kosztem miłości do Pana Jezusa. Pamiętajmy, że to jest cel naszego życia. Nawiązać relacje z Panem Jezusem, pokochać Go, bo z Nim mamy przeżyć wieczność. I nie bez powodu Pan Jezus mówi, że małżeństwo kończy się ze śmiercią współmałżonka. My w niebie nie będziemy żyli w związkach małżeńskich. W niebie będzie już tylko i wyłącznie miłość do Boga Ojca. Wszystkie inne miłości już przestaną się liczyć. I nigdy nie zróbmy niczego, co by mogło nam zabrać tego ostatecznego celu, pozbawić tego ostatecznego celu, jakim jest sam Jezus Chrystus. Jemu oddajmy jak najszybciej nasze serce. Powierzmy Mu, niech On je chroni i ufajmy, że jeżeli tak będzie, jeżeli Mu w wolności naszej oddamy nasze serce, to On nie pozwoli, żeby spotkało nas cokolwiek, co by mogło
nam zaszkodzić właśnie tej relacji z Jezusem. Jeśli się pojawi za przyczyną szatana, czy jakiegoś nawet człowieka, człowiek, który mógłby was zniszczyć, poranić, to sam Bóg będzie czuł się upoważniony do tego, żeby do tej relacji nie doszło, żeby po prostu do tego małżeństwa nie doszło. Bo mu na to pozwolicie, a więc pozwalajcie mu to. Niech on działa, niech zawczasu ucina to, co od niego nie pochodzi. I tak więc, kiedy podejmujemy jakieś decyzje w naszym życiu, to zawsze staramy się podejmować właśnie takie, które zbliżają nas do Pana Boga, które pomagają nam rozwijać się w naszym człowieczeństwie, które no, przybliżają nas do tego powołania, stawać się święty, żyć z Bogiem i w niebie, i tu na ziemi, także tutaj na ziemi. Tak więc, tak jak wspomniałem, nie mogą nasze decyzje komplikować nam tych relacji z Panem Bogiem. Nie mogą komplikować naszego życia duchowego. Nie mogą być przeszkodą w zbawieniu. Bo w ostateczności zawsze się to skończy naszym nieszczęściem. Źródłem naszego szczęścia jest Pan Bóg. Jak człowiek się zacznie pozbawiać Pana Boga, miłości do Pana Boga, to później i tak i siak jest nieszczęśliwy. No, ktoś powie, że serce nie sługa. Serce nie sługa. Że to łatwo mówić, stawiać Pana Boga na pierwszym miejscu, ale jednak serce nie sługa i każdemu zdarzy się zakochać i komuś, kto jest w małżeństwie, i siostrze zakonnej, i księdzu. A co dopiero osobie, która jest samotna i bardzo chce kogoś kochać. No, serce nie sługa. To jest prawda, że zakochanie się jest poza naszą wolą. I z zakochania się nie trzeba się spowiadać. Nie trzeba się spowiadać. Spowiadać się trzeba wtedy, kiedy wiemy, że to jest niezgodne z naszym powołaniem. Typu właśnie, że człowiek, który jest w małżeństwie, zakochał się, na przykład w jakiejś innej kobiecie czy w innym mężczyźnie, zakochał się i już dokonał wyboru, że chce tę relację rozwijać. Więc nie trzeba się spowiadać jeszcze na tym pierwszym etapie, ale spowiadać się już trzeba wtedy, kiedy jest w tym nasz wybór, że tak, chcę to rozwijać, a więc dalej kontaktować się z tą osobą, pisać do niej czy spotykać się. Wtedy jest to już grzech. Ale ten pierwszy etap no jest poza naszą wolą. Problem jest, jak powiedziałem, wtedy, kiedy się pojawia nasza decyzja. Kiedy jest przyzwolenie naszej woli. Bo już nad tym możemy mieć kontrolę. I Pan Bóg nam daje właśnie taki bardzo konkretny obraz, poznanie tego, co cię czeka z tym człowiekiem. I tu wchodzimy właśnie w problem tych trudnych związków. No właśnie, trudne związki. Co to znaczy trudne związki? To znaczy takie, które mogą być obarczone poważną przeszkodą w tworzeniu relacji, komunii. Najpierw z Bogiem, a później z tym właśnie człowiekiem. Czyli które są na przeszkodzie realizacji celu małżeństwa. Bo celem małżeństwa jest stworzenie komunii z Bogiem i z człowiekiem, ze współmałżonkiem. I trudne małżeństwo to jest właśnie takie, w którym ta relacja, ta komunia będzie utrudniona. Albo wręcz taka komunia będzie niemożliwa. Są też takie przypadki, na przykład związek z osobą rozwiedzioną. Wtedy nie ma możliwości stworzenia komunii z Bogiem. I też wtedy też trudno mówić o tej komunii z drugim człowiekiem. Wtedy też możemy powiedzieć, że na pewno Pan Bóg takich związków nie chce. Jeśli taki związek no, nie umożliwia stworzenia komunii z Bogiem. O tym bardzo, bardzo trzeba pamiętać. I jakie byłyby to te trudne związki? Właśnie obawiam się, że jak zacznę to omawiać, to nam to trochę zajmie czasu, ale no myślę, że to jednak jest dość istotne, żeby to powiedzieć, bo te tematy się pojawiają. No właśnie. W pierwszym rzędzie, jak się wydaje, że trudne związki, to jakie wam przychodzą na myśl? Na przykład, tak spróbujcie powiedzieć. Bo i tak będzie czas na dyskusję, ale teraz tak ogólnie. Toksyczne. Na przykład, a co to znaczy, że toksyczne związki? Z przemocowym. Z przemocowcem, tak. Co jeszcze? Osoba narcystyczna. Osoba narcystyczna, no jeszcze. Z alkoholikiem. Z alkoholikiem, czyli osobą obarczoną jakimś nałogiem. Co jeszcze? Międzywyznaniowy. Międzywyznaniowy, bardzo dobrze. Co jeszcze? No, czyli właśnie te związki na przykład
z osobą, która była wcześniej w związku małżeńskim. Czy jeszcze coś? Z ateistą? To jest też taki międzywyznaniowy, można powiedzieć. No. No, cieszę się, że oprócz takich, które są najczęściej wymieniane, pojawiły się jednak o takie typowo psychologiczne problemy, typu właśnie problem z przemocowcem, prawda? Z osobą, która jest takim narcyzem też. Że takie związki potraficie rozpoznać jako te trudne, bo często się po prostu tego nie widzi. A więc takie trudne związki to byłyby te, w których istnieją poważne różnice, na przykład na gruncie osobowości, na gruncie duchowym, na gruncie psychicznym, emocjonalnym i społecznym. To są jakby takie cztery główne dziedziny. I po kolei, jeżeli chodzi o te sprawy związane z osobowością. Tutaj zaznaczę, że pamiętajmy, że osobowość człowieka jest kształtowana na gruncie rodziny. Więc nie pakujmy się w związki, jeśli ta druga strona unika poznania ciebie ze swoją rodziną, jeśli to ukrywa. Jeśli ukrywa swoją rodzinę, bo jest tam coś nie tak, to trzeba tutaj być bardzo ostrożnym. Nie oznacza to, że jeśli pochodzisz z patologii, ale ty jesteś normalny, to znaczy, że jesteś przeznaczony na odstrzał, bo ktoś będzie na ciebie patrzył przez pryzmat tego, że pochodzisz z patologii. Tak nie powinno być. Ale trzeba mieć świadomość tego, że pochodząc właśnie z takiego trudnego środowiska, z trudnej rodziny, na przykład gdzie był problem alkoholizmu, masz w sobie pewne rany, o których trzeba wiedzieć, nie można tego ukrywać. Taki przykład konkretny, moja koleżanka, która wyszła z domu, gdzie był alkoholik, starała się odciąć tego, od tego jak najszybciej, wyjechała na studia i twierdziła, że jest inna niż jej rodzina, ale tak naprawdę była tak zwanym DDA, dorosłym dzieckiem alkoholika, ze wszystkimi tego problemami. I choć to długo wypierała, to kiedy weszła w jakiś związek, który okazał się trudnym związkiem, kiedy weszła w małżeństwo i wiedziała, że popełnia bardzo poważne błędy, które rozwalają jej komunię z mężem, to uznała, że jednak nie da się odciąć od przeszłości, od rodziny, od tego środowiska, w którym wzrastała i potrzebuje pomocy. Dobrze, że ten chłopak, z którym była, wiedział o tym, bo on to przetrwał, nie porzucił jej, wiedział, że musi być dla niej bardziej cierpliwy, że musi poszukać dla niej jakiegoś konkretnego terapeuty, pomocy. To się udało. Ale jeżeli rodzina jest gdzieś tam zamiatana pod dywan, ukrywana, coś jest nie tak. Tak samo, jeżeli ktoś pochodzi na przykład z rozbitego małżeństwa, swoich własnych rodziców, też no, będzie wchodził w swoje własne życie, w małżeństwo z pewnymi poranieniami, z którymi musi sobie później jakoś poradzić. I on, i osoba, z którą będzie chciała stworzyć związek. Warto zwrócić uwagę na te różnice związane z naszą psychiką. Wielkim problemem jest to, że dzisiaj wiele małżeństw jest uznawanych za nieważne ze względu na niedojrzałość psychiczną i emocjonalną jednej ze stron. I to jest dzisiaj bardzo poważny problem. Drugi to jest niezgodność charakterów, ale na to dzisiaj nie zwracamy uwagi, jak wielu ludzi jest po prostu psychicznie niedojrzałych, upośledzonych, niezdolnych do stworzenia żadnego trwałego związku. Może to przejawiać się choćby w tym, że ktoś nie potrafi realistycznie ocenić sytuacji, w której funkcjonuje. I albo to będzie czarnowictwo, albo hurra optymizm. I w jednym, i w drugim przypadku może to się skończyć źle dla waszego małżeństwa, bo na przykład ktoś nie potrafi zarządzać odpowiednio, nie wiem, swoimi pieniędzmi, pewnymi decyzjami typu założyć firmę, czy też nie. Albo wchodzi w jakieś bardzo dziwne decyzje, no, które też mają później jakiś bardzo konkretny, destrukcyjny wpływ na małżeństwo. Taką formą, przejawem niedojrzałości psychicznej może być też to, że ktoś nie potrafi trzeźwo ocenić siebie samego, swoich czynów, nie widzi swoich błędów, albo inaczej, wszystko co widzi w sobie to tylko i wyłącznie w czarnych kolorach, czarny horyzont przed oczami, ciągle narzeka. To też będzie bardzo trudny związek. Problemy z emocjami, niedojrzałość emocjonalna, brak równowagi emocjonalnej, nieprzystawalność emocji do sytuacji, niezdolność do kontrolowania swoich emocji.
bardzo poważny problem. Myślę, że właśnie o ile psychiczne problemy dotykają szczególnie mężczyzn, dziś to tak te problemy emocjonalne dotyczą dziś kobiet. I wiele kobiet ma pretensje, że nie potrafię, że nie ma takich właśnie normalnych facetów, którzy by chcieli wejść z nimi w małżeństwa, że są sami popaprańcy, a same nie widzą, jak wielkie mają problemy z własnymi emocjami. Więc warto na to zwrócić uwagę, że i tutaj mogą być bardzo poważne problemy. Może też być właśnie taka niezdolność do uczuć społecznych, typu empatia, życzliwość, nie tylko dla współmałżonka, ale też dla sąsiadów, dla osób, z którymi się żyje, dla teściów, dla rodziny tej drugiej strony. Że ktoś zamknie się w sobie, zamoruje i wtedy no, nie można z takim człowiekiem normalnie funkcjonować. Jest sobek, a społecznik i tak dalej. Znam też takie przypadki, że pewna moja znajoma wyszła za mąż, za faceta, która ma ogromne problemy z budowaniem relacji i tak jak kiedyś była znana jako osoba taka bardzo przyjacielska, sympatyczna, miło się ją odwiedzało, no teraz to powiem szczerze, że nigdy jej nie odwiedza, jest sama, bo trzeba by się spotkać z jej mężem, a to jest taki typowy społecznik i te odwiedziny w domu są bardzo przykre u niej. Bo ten człowiek naprawdę nie potrafi się zachować przy kimś innym, obcym i widać to po nim. Także jeżeli się z taką osobą spotyka, no to z reguły jest telefon. Cześć, mogę do ciebie wpaść? Tak. A jest, będzie twój mąż? Tak. A no to nie mogę przyjść. No, cześć, nie ma twojego męża? No nie ma. Dobra, to wlecę. No i tak to trochę wygląda. No, to jest typowy, trudny związek. No, też niestety dzisiaj wielu ludzi ma problem z tym, żeby kochać, po prostu są niezdolni do miłości, ale o co tu chodzi? O taką postawę bycia darem dla drugiej osoby, postawę bycia darem, czyli też umiejętność zrezygnowania z czegoś, zdolność do tracenia, cały czas tracenia ze względu na kogoś. I jeżeli ktoś nie potrafi tracić, rezygnować z siebie, nie wchodzi w kompromisy, tylko chciałby ciągle stawiać na swoim, to taka osoba jest niezdolna do miłości. Bo to jest właśnie ta definicja miłości. Umieć tracić ze względu na kogoś. No są dzisiaj też wielkie problemy z wieloma małżeństwami, gdzie nie rozpoznano zawczasu trudności związanych z różnicą temperamentu. To też warto brać pod uwagę, prawda? Jak się choleryk na przykład związał z taką melancholiczką, prawda? Czy z flegmatyczką. I później jest problem takiego przemocowca, bo dla tej melancholiczko-flegmatyczki do cokolwiek nie zrobi ten choleryk jest przemocą. A niekoniecznie jest przemocowcem, bo przemocowiec to jest coś innego niż bycie cholerykiem. Ale często no, przemocowcy to są cholerycy. Ale na przykład znam flegmatyków, którzy są przemocowcami. Znam takich. Absolutnie. Są też takie osoby. Po prostu powolne jak żółwie i w ogóle, ale to są przemocowcy pierwszego rzędu. Wcale nie lepsi niż ci cholerycy. Tak więc warto patrzeć na te charaktery, zawczasu je poznać. Nawet taki jeden był ksiądz, który jak rozmawiał z narzeczonymi w ramach rozmów przedmałżeńskich, to tak trochę ich sobie obserwował i mówił, że ty jesteś na przykład sangwiniczka, a ty jesteś, nie wiem, tam właśnie jakiś tam melancholik, a więc musicie uważać, bo może wam tutaj w przyszłości zabraknąć cierpliwości do siebie nawzajem, mogą być później jakieś problemy. W niektórych przypadkach nawet wprost mówił, że a to wam nawet 3 lat nie daje, prawda? No, a wy to się jeszcze będziecie kłócić przy ołtarzu, to znowu innej parze. Mówi, że jeszcze na ślubie się pokłócicie, zobaczycie. I z reguły miał rację. Świetnie znał się na ludziach. A więc zwrócić uwagę na te temperamenty, które są. Później też, a to już takie drobiazgi, to są drobiazgi, różnice w zainteresowaniach, hobby, no ale no, czasami no, te różnice są nie do pokonania dla niektórych i to wtedy staje się takim trudnym związkiem. Na pewno wiele bardziej poważna sprawa to są różnice duchowe. Dlaczego? Ponieważ tutaj chodzi już o kwestię naszego zbawienia. I z tym już nie ma żartów. To już są sprawy związane z Panem Bogiem, ze sferą, która jest dla nas absolutnie priorytetowa. I uważam, że tutaj nie powinno dochodzić do kompromisów. A w tych sprawach, w tych związkach, w których są te różnice duchowe, no, trzeba się liczyć z tym, że no, nie będzie zgodności duchowej, że nie będzie akceptacji dla wiary współmałżonka, że nie będzie współuczestnictwa w wierze małżonka.
Nie mówię, że to jest niemożliwe, żeby taki związek stworzyć, bo takie związki są i nieraz to są związki udane, ale o tym zaraz będę mówił. No, na pewno one wymagają o wiele większego wysiłku i tak jeden przypadek, jedyny zresztą mi znany, że jest dziewczyna, która jest wierząca z chłopakiem, który się deklaruje jako ateista. Uważają, że są szczęśliwym małżeństwem, ale to była gigantyczna praca, szczególnie ze strony tej dziewczyny, trochę ze strony tego chłopaka. Ich obecna zgoda jest także pochodną tego, że to są ludzie na poziomie, naprawdę poukładani na wielu poziomach i potrafią się mimo wszystko dogadać. Ale mimo, że to jest udany związek, to ta kobieta mówi, że drugi raz nie wiem, czy bym weszła, zdecydowała się w takie małżeństwo, bo nie przewidziałem, jak będzie mi trudno. Kiedy zwłaszcza na początku były tego rodzaju przeboje, że jest Wielki Piątek, on wie, że ona pości i on perfidnie smaży sobie kotleta, żeby zademonstrować swoją odmienność. To jest akurat taka skrajność, ale na przykład mówi, że dla niej najbardziej bolesne jest to, że ona nie może sobie z nim uklęknąć do modlitwy. Że on z nią i z dziećmi nie pójdzie do kościoła na mszę świętą. Że dla niej to są tak ważne sprawy. Na przykład porozmawiać sobie o Bogu, ale właśnie jako o kimś, kto jest obok. Że ona by chciała mieć to wsparcie nieraz w tym mężu. Tego nie ma. I mówi, to jest dla mnie bardzo, bardzo trudne. A bardzo często niestety te związki po prostu się nie udają. Ale o tym jeszcze będę mówił. Teraz tylko chcę po prostu wymienić, że takie różnice są. No, są też te różnice związane z tą sferą społeczną. Te różnice społeczne, to na przykład różnica wieku. Duża różnica wieku. No, nie wiem, ile dla was jest akceptowalną taką granicą wieku. Gdzie jeszcze jesteście w stanie się dogadać? Jak myślicie? 20. 20. Ja mam związek, i to jest właśnie to, co często się gdzieś powtarza, że, bo znam taki wyjątek od reguły, ale on nie może decydować o ogóle, ale raczej jest wyjątkiem potwierdzającym regułę, to trzeba wiedzieć. Mój tata jest starszy od mojej mamy, 23 lata i małżeństwo tragiczne. No, tu jest właśnie jakby drugi przypadek, no, że małżeństwo tragiczne. Tak. O, właśnie. No, ja bym też tutaj mógł wiele jeszcze innych takich przypadków dać. I udanych małżeństw, i nieudanych małżeństw. Ale to już są trudne małżeństwa. I tego trzeba być świadomy, gdzie jest właśnie ta różnica wieku. No, tym bardziej, jeżeli jeszcze wchodzi w to, że na przykład kobieta jest starsza od męża. To jeszcze może być taka pewna trudność. A jeżeli jest dużo starsza, to już ta trudność zaczyna być bardzo poważna. To nie, że to jest niemożliwe, żeby udało się takie małżeństwo, bo są małżeństwa, podkreślam, które to się udaje, ale to są już trudne małżeństwa. Dalej jest na przykład sprawa związana z wykształceniem. Nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak ludzie potrafią się ranić w związku z tym, że na przykład ten ma dobrą pracę, bo ma dobre wykształcenie, a ta ukończyła tylko zawodówkę i ma nędzną pracę. Że potrafią sobie to później wypominać. Na początku nie było to problemem, ale później nagle jest to jakimś problemem. Brak wykształcenia i wykształcenie. Temu się powodzi w pracy zawodowej, temu się nie powodzi. Pochodzenie społeczne, miasto, wieś. No, myślę, że serial, telenowela, nie wiem jak to nazwać, reality show, rolnik szuka żony, pokazuje dobitnie, że to jest problemem, kiedy przyjeżdża dziewczyna z miasta do rolnika. Czy chłop z miasta do rolniczki, dziewczyny ze wsi. Że takie sprawy też trzeba brać pod uwagę, nie, że to się jakoś uda, bo tak nie można po prostu myśleć, tylko trzeba przewidzieć. Przewidzieć różne problemy, które mogą zaistnieć w takiej sytuacji. No i jeszcze są właśnie innego rodzaju problemy społeczne, typu rasa, bo na przykład biała kobieta się zwiąże z murzynem, tak mówię nieładnie, rasistowska, ale no, wprost chcę nazwać pewne sprawy, prawda, czy z Chińczykiem. Różnice związane z inną narodowością, coraz częstszy problem. Bardzo nietrwałe małżeństwo, bardzo nietrwałe małżeństwo. Wiem, że zawsze podamy przykład jakiegoś udanego, ale to są z reguły bardzo nietrwałe małżeństwa. No, także to są właśnie jakby te najbardziej konkretne przykłady, najbardziej typowe przykłady. Różnic i przykłady trudnych związków.
teraz właśnie jakby chciałbym przejść do tego. Dlaczego też te związki mogą być trudne? Ponieważ po pierwsze mogą być bardzo konkretną przeszkodą w realizacji tej komunii małżeńskiej i realizacji komunii z Bogiem. To jest pierwsza sprawa. Ale druga rzecz, i o tym wspomniałem na samym początku, że mogą wprowadzić niepotrzebnie w nasze życie bardzo dużo trosk, zmartwień, niepotrzebnego cierpienia. Nie tylko w nasze życie, ale w życie choćby dzieci. Na to też trzeba spojrzeć. I na początku wydawało się, że będzie fajnie, wesoło, radośnie, ale potem tak nie jest. Pojawia się za to bardzo, bardzo wiele potrzebnego smutku. Później trudne związki dlatego, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, jak się ten związek dalej potoczy, w którą stronę pójdzie. No nie ma możliwości przewidzieć. Owszem, w tych innych związkach też pojawiają się różne znaki zapytania. Ale jednak pewne sprawy da się przewidzieć. Da się przewidzieć to, że do pewnego momentu będziemy pracowali razem, że funkcjonujemy w jakimś tam gronie rodzinnym, społecznym, w tej samej grupie znajomych i tak dalej. A tutaj w tych związkach no nie da się jednak tego przewidzieć, prawda? Nie umiemy też, to jest kolejna trudność. Nie potrafimy przewidzieć konsekwencji relacji z taką osobą. Konsekwencji dla siebie samego, dla tej osoby, dla dzieci, dla naszych rodzin. Przykład. Na przykład związek ze starszą osobą. Z dużo starszą od siebie osobą. Na przykład poznajecie mężczyznę, który jest od was starszy, przypuśćmy, 10-15 lat. No powie ktoś, no 10 lat da radę jakoś przejść. No da radę. Ale wiadomo, że ta osoba może dużo wcześniej umrzeć. I co wtedy z tymi dziećmi? One zostaną same i co? I jak te dzieci będą funkcjonowały bez ojca, bez matki i tak dalej. Albo związek na przykład już z dużo starszą kobietą, gdzie może być problem z potomstwem. Nie jest też powiedziane, że adopcja się uda, że będziecie szczęśliwi adoptując dziecko. To są te znaki zapytania. I też nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak na to zareagujemy w przyszłości. Po prostu nie znamy się, bo to są sprawy niesprawdzalne. Kolejna trudność jest taka, że o ile w ogóle mamy problemy, żeby radzić sobie z trudnościami, tak w takich związkach, to już w ogóle nie wiemy, czy poradzimy sobie z trudnościami, które przyniesie nam życie. Chodzimy później, biegamy, szukamy pomocy. Nawet księża nie potrafią pomóc z wielkim doświadczeniem. Terapeuci rodzinni mówią, no nie wiem, jak ci pomóc, nie wiem. No. Przychodzi właśnie taka kobieta, która ma problem z mężem już. Wyszło, że jest uzależniona od hazardu. No. Poważna sprawa, są długi. No i ona, jak teraz pomóc? On tam za bardzo nie chce na terapię. Niby coś tam próbował kiedyś. Nie przyznał się, że to o to chodzi. Jak pomóc? No nie wiemy, jak ci pomóc. To są już takie sprawy, no, na które nie ma jednoznacznych odpowiedzi. No i też trzeba powiedzieć, że to są związki, które mają w sobie wiele potencjału dla nieporozumień i konfliktów. Konfliktogenne, jak to powiedział tutaj ktoś już dzisiaj, toksyczne. Toksyczne, że niosą ze sobą pewną truciznę. I tak z reguły później jest. Pytanie, czy trzeba w takie związki wchodzić, fundować sobie to za wszelką cenę. No, związek dla związku, tylko żeby z kimś być, żeby nie być wytykaną palcami przez rodzinę. Wiecie, ile jest takich związków? Bo kobieta już nie mogła znieść swojej rodziny, która ciągle ją wypytywała, a ty czemu jeszcze sama? Czemu ty jeszcze ciągle nie masz męża? Tak? I ona naprawdę już z jakiegoś aktu desperacji potrafi związać się na przykład z kimś rozwiedzionym czy coś takiego. No czasami to jest wprost jakieś pragnienie takie bardzo egoistyczne, bo muszę z kimś być, muszę, chcę być ja, chcę być z kimś. No owszem, jest też to pragnienie prawdziwej miłości, owszem, no ale też pamiętajmy, że jedna z definicji miłości mówi, że pragnę czyjegoś dobra, a największym dobrem dla tej drugiej osoby jest jego zbawienie. A więc jeżeli wchodząc w jakąś relację uniemożliwi się zbawienie swojej i tej osoby, no to nie jest prawdziwa miłość. I wielu tego nie potrafi zrozumieć, jeżeli na przykład chodzimy po kolędzie i mówimy, że no niestety związek z rozwodnikiem staje się bardzo konkretną przeszkodą do zbawienia. Także tego po prostu się nie zmieni.
I to jest pewien krzyż, który owszem człowiek niesie ze sobą w swoim życiu, ale no niestety nie można ściągać na siebie drugiego krzyża, czyli nieszczęścia innej osoby, innej rodziny i tak dalej. Pamiętajmy o tym zdaniu, które wypowiedział Pan Jezus, że cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zdobył, ale na swojej duszy szkodę poniósł. To jest fragment z Ewangelii Mateusza, 16 rozdział, 26 werset. Cóż tego, że w końcu będzie ta kobieta, ten facet, ale jest szkoda dla duszy, czy Pan Bóg temu błogosławi? No nie błogosławi. Trzeba wiedzieć, że tak właśnie jest. Że to będą związki bezowocne, bo jak mówi też Pismo Święte, tylko w połączeniu z Jezusem Chrystusem, w komunii z Jezusem Chrystusem jest owocowanie. Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami, ale trzeba być włączony w ten krzew winny w Jezusa Chrystusa. A więc, żeby taki związek się udał, bo może się udać. Nie mówię, że jak związek trudny, to jest niemożliwy, nierealny. Może się udać, to po pierwsze. Musi w nim być miejsce dla Pana Boga. Musi. A więc musi być możliwość przyjmowania Komunii Świętej. Przynajmniej przez jedną ze stron, bo mam tu na myśli właśnie ten związek z ateistą. Po drugie, musi być też jakiś porządek tego waszego wspólnego życia, jakaś harmonia. Pamiętajmy, że znakiem dojrzałości do małżeństwa jest umiejętność wprowadzania porządku w swoje życie. Porządek, czyli potrafię zapanować nad swoją pracą, nad swoim planem dnia, nad swoimi finansami, nad sobą samym, że wiem, że mam teraz jakieś obowiązki, że sprawy domu mnie dotyczą. To jest właśnie ten porządek życia. Dzisiaj tego porządku życia u niektórych to bardzo, bardzo brakuje. Mówi się, że jak brakuje tego porządku, choćby najbliżej ciebie, to bo tu problemy, tam konflikt, tam coś, tam jakaś wojna, to nieporozumienie, to znaczy, że wprowadzi ta osoba nieporządek także w twoje życie. To też jest jakiś znak, z którym trzeba się liczyć. A więc musi być porządek życia, obojga. Kolejny znak tego, że taki związek może się udać, że może być owocny, to wtedy, kiedy oboje są dojrzali do tego, żeby funkcjonować w takim związku. Dojrzałość obojga. Jeśli będzie dojrzała tylko jedna strona, ale ta druga będzie niedojrzała, to nie liczmy na to, że oboje będą w stanie podjąć tę pracę nad sobą, bo związki tego rodzaju po prostu wymagają pracy, ciężkiej pracy. Niedojrzałość wyklucza. Tylko jedna strona się stara, druga zupełnie nie. To nie ma sensu. To w ogóle szkoda nawet w coś takiego wchodzić. Za dużo widziałem ludzkich nieszczęść. Dlatego, bo tylko jedna dojrzała do tego, żeby coś z tym zrobić, ale druga kompletnie do tego była niedojrzała. I kolejny warunek, aby taki związek mógł owocować, to musi być też odpowiedzialność, postawa odpowiedzialności za życie swojej drugiej osoby. No, już nie mówię o dzieciach, jeżeli się pojawią. Być odpowiedzialnym za czyje życie. Że w momencie, kiedy wchodzę z kimś w związek, mówię tej osobie, kocham cię, a tym bardziej już w dniu ślubu składam jej przysięgę małżeńską, biorę za nią odpowiedzialność. Nie może być tak, że ja jestem z kimś dziś, a jutro powiem, dobra, niestety nie udało nam się, żegnam. No to gdzie jest ta odpowiedzialność za czyjeś życie? Ludziom się wydaje, że to jest kwestia dogadania się, bo jesteśmy dojrzali, dorośli i nie róbmy scen i każdy idzie w swoją stronę. No sorry, ale to się tak nie da. Zawsze niestety jest to znak, że jestem nieodpowiedzialny. Przypuśćmy, ja jako kapłan ufam, że nie wygłupię się gdzieś tam i nie zrezygnuję, ale jaka to by była moja odpowiedzialność, gdybym na przykład, nie wiem, powiedział po prostu, że no słuchajcie, no zmieniam decyzję, idę sobie w długą gdzieś tam. To jaka jest moja odpowiedzialność za ludzi, za ich zbawienie, za tych, których zostawiam? No człowiek musi być pokorny i nigdy nie może mówić, że mi się to nigdy nie przytrafi. No, może się przytrafić, pewnie, że się może przytrafić, ale no, stara się odpowiedzialnie patrzeć na to, że no właśnie, są kryzysy, ale trzeba je przezwyciężyć, bo wiem, że są ludzie, za których odpowiadam. Także w małżeństwie, także w związku. Mogą być kryzysy, ale staramy się je naprawić, bo odpowiedzialny za życie tej osoby. A jeszcze tym bardziej za dzieci. I w końcu też koniecznym warunkiem tego, żeby taki trudny związek mógł zaistnieć i owocować, to jest to, że trzeba rzeczywiście w sobie posiadać jakieś wyjątkowe cechy. Samozaparcie, taka dyscyplina wewnętrzna.
kompromisowość, zdolność do kompromisu, empatia dla drugiej strony, zrozumienie tych różnic. No i też pracowitość, tak jak powiedziałem, ta praca nad sobą to jest pierwsza rzecz w takich związkach. Także w trudnych związkach, jak wspomniałem, pewne cechy muszą posiadać oboje, a w niektórych przypadkach typu możliwość przyjmowania Komunii Świętej przynajmniej jedna ze stron, jeśli to jest związek z ateistą, ale jeśli to są innego rodzaju trudności, to oboje powinni bardzo mocno się modlić i być blisko Pana Jezusa. Przy każdej innej trudności, to na przykład nałogi, te różnice właśnie, o których wcześniej mówiliśmy, związane z wiekiem, z wykształceniem, z psychiką i tak dalej. One wymagają tego, żeby być blisko Pana Jezusa. I to się uda. Znam małżeństwo, gdzie jest duża różnica wieku i to kobieta jest starsza od męża, ale ponieważ oboje są naprawdę bardzo blisko Pana Boga, kochają się niesamowicie. Pan Jezus jest tam między nimi i są wzorem dla innych ludzi. Ale jeżeli by zabrakło tej siły, którą daje Komunia Święta, Sakrament, wspólna adoracja Pana Jezusa, częsta spowiedź święta, to by się to nie udało. Właśnie przy tych różnicach związanych choćby właśnie z temperamentami. Jak bardzo ważna jest to częsta spowiedź święta, obojga. Bo tam naprawdę kłócą się, fruwają talerze nieraz, różne przedmioty. Ale potrafią sobie powiedzieć przepraszam i przeprosić też Pana Boga i jednak mieć w sobie to postanowienie poprawy. Umocnieniem tutaj jest nie samo zaparcie, ale łaska pochodząca od Pana Boga. Jeśli więc ta strona, jedna ze stron stwierdzi, że jednak nie ma czasu na modlitwę, ona bardzo by chciała, ale po prostu nie ma, bo praca, bo obowiązki, to sobie odpuśćmy to. Wchodząc w trudny związek, mówiąc inaczej, przypatrz się, jakie jest życie duchowe tej drugiej strony. Bo jeżeli jest to tylko jakaś fasada, pozorność, pseudoduchowość, pseudochrześcijaństwo, to nie wchodź, bo to nic z tego nie będzie. Problemem właśnie tych związków jest właśnie takie zakładanie, że na pewno się uda, prawda? Bo się innym udało. No lepiej nie zakładać, bo po prostu może się nie udać i będzie wielkie rozczarowanie. Także to jest pierwszy taki znak. Ta relacja z Panem Bogiem obojga. I jedynie sytuacja w związku z ateistą to w sposób oczywisty wyklucza to. Ale wtedy ta druga strona musi posiadać ogromną wiarę. I to w stopniu dominującym, czyli że nie da się ściągnąć w dół. To jest częsty przypadek, że dziewczyny na przykład, które mają tam po 20 parę lat, studentki, zakochują się w mężczyznach, czy na drugiej stronie też to działa, czy chłopacy w dziewczynach, w których ta druga strona nie wierzy albo jest daleko od kościoła. I pytam, co mają robić. Ja wtedy mówię, okej, bardzo chcesz w tym związku być, no to bądź, ale patrz na swoje praktyki, na swoją duchowość, relację z Bogiem. Jeśli widzisz, że będąc tą osobą schodzisz w dół, że sama przestajesz się modlić, że zaczynasz opuszczać msze święte, że coraz rzadziej się spowiadasz, że zaczynasz popełniać grzechy ciężkie, których wcześniej unikałaś, to wiedz, że ta osoba ciągnie cię w dół i że ty raczej nie masz siły przebicia i że to się może dla ciebie źle skończyć. Zerwij taką relację. Obserwuj owoce swojego życia. Więc jeśli nie masz tych cech dominujących, że nie jesteś w stanie dać się ściągnąć w dół, że jesteś tak silna, czy tak silny, że ta druga strona jej niewiara i praktyki, brak praktyk, tobie nie zagrażają twojej relacji z Bogiem, no to wtedy możesz być w takim związku. Ale trzeba bardzo uważać, jeśli tak nie jest. Na pewno trzeba być bardzo odpornym psychicznie też. A nie każdy tak ma. No, na pewno potrzeba być realistą. No, takie związki mogą się udać, ale nie można być też naiwnym. Nie można naiwnie sądzić, że pod moim wpływem się na pewno zmieni. To tak nie jeden myślał i się rozczarował. Trzeba też uważać na pozorne poprawy. No, że jest to taka poprawa na chwilę, na rok, na dwa, ale potem wszystko leci w dół. I dlatego właśnie musi być dobrze wykorzystany ten czas narzeczeństwa, bycia razem. Absolutnie nie wchodzić w współżycie seksualne czy jakieś tam doświadczenia erotyczne, bo to bardzo wciąga i naprawdę przymyka oczy na wiele głupot, które są w drugim człowieku. Ale jeżeli tego nie ma, to człowiek jest bardziej wolny, żeby też w pewnym momencie przerwać ten związek. Jeżeli jest już
związek seksualny to jest bardzo, bardzo trudne. I dlatego też trzeba uważać na te pozorne poprawki. Dobrze przeżyć ten czas poznawania się. I nie wolno oszukiwać. I jedna, i druga strona nie może oszukiwać. Po trzecie, patrzeć trzeba na owoce tego związku. Nie na deklaracje typu właśnie, że zobaczysz, będę chodził na spotkania anonimowych alkoholików czy jakichś tam innych. No, że coś tam będę robił, że już się to więcej nie powtórzy. Konkret, owoce, a nie puste deklaracje. No i też właśnie obserwować siebie samego, czy ja potrafię przy tej osobie wzrastać, czy też raczej sam widzę, że lecę w dół. Także to są właśnie takie sprawy. Uważać, bardzo uważać na kłamstwa w takich związkach. Jeśli się pojawiają kłamstwa, one się powtarzają, zerwać je natychmiast. To jest znak, że taki związek odpada. Związek też odpada, tak jak powiedziałem, jeśli jest to osoba rozwiedziona. Po prostu jej dusza już jest związana sakramentalnie aż do śmierci z inną osobą i nie ma takiej siły, żeby to zmienić. Nie ma. Chyba że jest po stwierdzeniu nieważności małżeństwa. Ale dopóki tej stwierdzonej nieważności nie ma, nie wchodzić w związek z taką osobą. Nie wchodzić. Bo niestety często jest tak, że ktoś jest po rozwodzie, poznał kogoś, zakochał się w tym kimś, jest już w kimś relacji i twierdzi, że teraz będzie się starał o stwierdzenie nieważności. A skąd wie, że dostanie tą nieważność? Skąd wie? Może nie dostanie. I wtedy co? Będzie złamane serce obojga. Albo będą żyć w takim związku. I to jest drama. A więc dopóki nie ma stwierdzenia nieważności, nie wchodzić w takie związki. Bo to są związki grzeszne. Są związki grzeszne. Pan Bóg tego na pewno nie chce. No i trzecia też taka okoliczność, która wyklucza w ogóle taki związek, to jest taka sytuacja, kiedy pojawia się szantaż. I niestety one bardzo często się pojawiają w takich relacjach. Szantaż, przymus. Zdarzają się częściej te szantaże niż w tych tak zwanych normalnych związkach, nieobarczonych tymi trudnościami. Bo jeżeli mnie zostawisz, to zobaczysz, że sobie coś zrobię. Bo taka osoba często wie, że no, jak się ktoś chwycił, to trzeba za wszelką cenę ją mieć. I to jest nieraz tak perfidny szantaż, tak skrywany, że szkoda gadać. I ta druga strona ukrywa też to, że jest szantażowana i to wychodzi później gdzieś tam przy jakimś wielkim, wielkim nieszczęściu, że niestety do tego związku została zmuszona jakimś szantażem. Też bardzo trzeba uważać i w ogóle też unikać takiego związku, jeśli on wynika na przykład z litości, z żalu. Częste przypadki też. Bo się nad kimś zlitowałem, bo mi się żal tej osoby zrobiło i tak dalej. No. Tak więc unikać czegoś takiego. Albo na przykład związek dla tak zwanego wyższego celu. Typu, że wyjdę za mąż, nie wiem, cudzoziemca, bo jak pojadę do jego kraju, to będzie szansa, żeby go zewangelizować i ewangelizować cały ten kraj. Przepraszam, ale podaję przykład, który znam osobiście. I tak dokładnie usłyszałem, dlaczego ta osoba się związała z tym cudzoziemcem, z tą osobą. No, bo będzie możliwość pojechania do tego kraju i ewangelizować. Oczywiście jestem bardzo nieszczęśliwa w tym związku. No nie muszę mówić, po iluś tam latach. Udało się? Nie, nie udało. Znaczy są razem, ale są bardzo nieszczęśliwi. Męczą się ze sobą. Nie wiem, jak to się skończyło. Jaka tam ewangelizacja? Kto by tam się na to dał nabrać? No, także się kłócą ze sobą w ogóle. Szkoda gadać. No więc cel szlachetny, no bo chciała tutaj dobrze, ale no niestety nie wyszło. Nie wyszło. To są takie punkciki, które sobie wypisałem. No. I teraz może jest czas albo na dyskusję, albo na pytania, to już jak. Ja mam pytanie, a skąd określić tą pobożność taką fałszywą, czy nie fałszywą? Prawdziwa pobożność i fałszywa pobożność. Tak, jeżeli nie patrzeć w taki sposób, tak, gdzie to jest takie złudne, to skąd wiadomo, tak? Nie jesteśmy w drugim głowie, tak? Gdzie znak prawdziwej pobożności, fałszywej pobożności, to tam nam Pan Jezus już nam pokazał w Ewangelii, kiedy był, prawda, ten faryzeusz, który tam klęczał przed samym obrazem, no ale dobrze, że ja nie jestem tak jak inni, prawda, a z tyłu siedział celnik i moja wina, jak grzesznik największy.
To jest pierwszy taki znak. I druga rzecz, taka mi przychodzi na myśl, nie wiem, czy czytacie książkę o życiu księdza Dolindo. Może ktoś czyta, wspaniała książka i tam jest opisana historia jego rodziny, małżeństwa jego rodziców, gdzie był to typowy związek kobiety z przemocowcem. Świetnie się ubierał, gdzieś tam wykładał, bogaty człowiek, ale był skąpy do potęgi, że tam rodzina praktycznie żyła w wielkiej nędzy, bo on był skąpy. A ona dlaczego wyszła za niego? Bo on był bardzo religijny. I to był jej motyw główny. Owszem, gdzieś tam były jakieś tam znaki, że jest skąpy, ale że on był bardzo religijny. Więc jednak to była fałszywa religijność. Więc pamiętajmy, prawdziwa religijność to jest taka, gdzie miłość do Boga ma swoje przełożenie na miłość do ludzi. Prawdziwa religijność też to jest taka, która szanuje Boże przykazania, bez wyjątku, nie ma tam kompromisów. No, ale na pierwszym miejscu postawiłbym właśnie to, że tę miłość do Boga widać, ale także widać ją w relacji z drugim człowiekiem, w szacunku, w poszanowaniu drugiego człowieka i w poszanowaniu Bożych przykazań. No, a więc fałszywa religijność to jest właśnie ta tak zwana deklarowana. Niezgodność tego, co deklaruję, z tym, jak żyję. Chodzę do Boga, modlę się, ale jestem po prostu jak diabeł wcielony dla swoich bliskich, prawda? Że nie widać w moim życiu tego Pana Boga. Że owszem, pięknie się mówi, ale w życiu tego nie ma. I potem to rozpoznać. Po drugie, i o tym zapomniałem powiedzieć, to jest bardzo ważne, w przypadku takich związków, które jeszcze nie skończyły się małżeństwem z trudnymi osobami, pytać innych ludzi, szczególnie swoich najbliższych, przyjaciół takich naprawdę od serca, czy rodzinę, rodziców, jeśli żyją, co oni na ten temat myślą, jak im się to widzi, bo naprawdę oni widzą trzeźwo, widzą i plusy, i minusy, i oni też potrafią zauważyć, że słuchaj, on ci mówi tak, ale jest inaczej. Miej to na względzie. No. Także warto się też posłużyć opinią innych ludzi. Nie może być ona decydująca. Nie może być ona decydująca. Często to jest właśnie tak, że jak ktoś sam wyszedł z toksycznego związku, to ci odradzi każdy, który mu się będzie kojarzył z jego własnym. I to jest wtedy opinia, która nie przyda ci niczego, a może ci tylko przeszkodzić. No, ale warto wtedy zapytać jakiejś osoby mądrej i najlepiej pójść tam razem, pobyć ze sobą razem. No, zabrać właśnie w taką przestrzeń, w miarę, gdzie będziecie swobodni, nie będzie udawania wzajemnego nakładania masek. Najlepiej nie na pierwszą pielgrzymkę, gdzieś na kilka dni, bo to z jednej strony ekstremum, a z drugiej strony ileś tam dni razem i duża grupa ludzi. To są właśnie takie dobre możliwości poznania drugiego człowieka i zarazem zasięgnięcia opinii, a co ty sądzisz o tej osobie. Także no. Bo tam przyjść na kawę do domu, do rodziców, no to każdy jest w stanie poudawać przez te godziny, dwie, ale w tych sytuacjach to już trudno udawanie. Ja zawsze mówię właśnie, w góry z grupą jechać. Ze mną najlepiej. Wtedy jest wycisk i wtedy widać, co się tam dzieje. No. Także to jest odpowiedź na to pytanie. Czy może jeszcze jakieś inne? Co mamy wiedzieć, która dziewczyna z jaka? Od Boga. Tak? Od Boga. A która nie? Bo mówi się, że jeśli pytać Boga, jeżeli ktoś każdą z tego osobą, to bardzo jak to robić. I vice versa, jeszcze mężczyzna. Mężczyzna też, który pochodzi od Pana Boga. Po pierwsze to jest to, że po prostu pytać Pana Boga i słuchać Go, co On mówi na modlitwie. Modlić się. Tak jak powiedziałem, że Panie Boże, jeśli ta osoba jest od Ciebie, to niech się nam to wszystko udaje. Niech to zmierza w jakimś dobrym kierunku, ale jeżeli to jest nie od Ciebie, to zabierz ją jak najszybciej ode mnie. Myślę, że Pan Bóg odpowie. Po drugie, prosić o znaki. Bardzo konkretne znaki. Umówić się jakoś tam z Panem Bogiem. No, że. Panie Boże, jeżeli to jest ta dziewczyna, ten chłopak, to proszę Ciebie o jakiś taki bardzo jasny, czytelny znak. Postarać się właśnie spytać Pana Boga konkretnie, jaki rodzaj miałby być to znaku. No, ale szukać potwierdzenia wiele razy, otwierać sobie Pismo Święte, nawet troszkę tak nachybił, trafił. Pamiętam przypadek, kiedy pewna dziewczyna poznała chłopaka, który się szalenie podobał, ale coś tam jej nie grało. I otworzyła sobie dwa razy Pismo Święte i za każdym razem trafiała na taki fragment o kłamcach, o kłamstwie.
I ona od razu to odczytała tak, jak powinna była odczytać, że on coś ukrywa, że on kłamie. I ona nie weszła w to. I myślę, że dobrze zrobiła. I myślę, bo teraz jest w bardzo fajnym związku, który zmierza ku małżeństwu i myślę, że nic nie straciła, a dużo zyskała. A tam niewiele brakowało. Otwierała sobie Pismo Święte, modliła się na adorację. Pokój, niepokój. Czytać takie znaki. Pokój, niepokój. No, nie uciekać właśnie przed Panem Bogiem. Także no, ten człowiek, który będzie od Pana Boga, no, będzie też związany z Jego błogosławieństwem i takie znaki będą. To mówię o takich możliwych do odczytania przez każdego z Was. Już w takie jakieś głębsze rozeznawania to się tutaj nie wgłębiam, ale to możecie sami zrobić. No. A więc po pierwsze, modlić się, Boże, albo zostaw, albo zabierz. Nie bać się takiej modlitwy, bo wiadomo, na początku wszystko się fajnie. Tak długo czekałem, ja go chcę mieć. Nie zabieraj mi go. Ale zabierz. Nie zabieraj, ale nie zabieraj. To tak często jest. No. A w tej wolności, w takim wielkim zaufaniu, bo widzicie, to jest właśnie to, żeby ufać Bogu, żeby Mu ufać bardziej niż sobie. Naprawdę On chce naszego szczęścia. Ja od tego wykład zacząłem i tego się trzeba trzymać. Że On naprawdę nie chce naszej krzywdy. Że jak kogoś zabierze, to tylko Mu podziękować, prawda? Chociaż będzie człowiek płakał, ale później się przekonamy, że to miało sens. No ale to nieraz widać dopiero z dystansu, że tak właśnie jest. No. No i pamiętajmy, osoba, która jest od Boga, no zbliża nas do Boga. A osoba, która nie jest od Boga, ciągnie nas w zło. O. I to też myślę, że każdy z nas może zobaczyć. A więc zaczynają się kompromisy z Bogiem, kompromisy z wiarą, namawianie do grzechu. No. Owszem, nie mówię o takiej sytuacji, że jest chłopak i dziewczyna i się im zdarzy jakieś tam potknięcie, no niestety, zdarzają się. No, ale oboje wiedzą, że zrobili źle, potrafią stanąć w prawdzie. A jeżeli jest kłamstwo, notoryczne kłamstwo, przepraszam, to już idzie od szatana. Taka osoba jest od szatana. Czy jeszcze coś? Jak to jest możliwe, że nie ważne się małżeństwo z tytułu, że ktoś jest niedojrzały? Przecież nikt z nas nie ma tej pewności, że wszyscy jesteśmy tutaj dojrzali w pełni zdaniu, nie? Że... Ta niedojrzała jest zawsze wynika z jakiegoś tytułu. Czyli ona nie jest abstrakcją. Niedojrzałość tego rodzaju, że kogo nazywamy człowiekiem niedojrzałym, kto na przykład nie potrafi być samodzielnym. To jest zasada, jeden z znaków niedojrzałości. Czyli, o właśnie, nieodcięta pępowinka. Telefon do mamusi, bo bez mamusi sobie nie poradzę. Tam telefon do tatusia, bo bez konsultacji z tatusiem nie sobie nie poradzę. Prawda? To jest znak osoby niedojrzałej. Osoba niedojrzała to też jest taka, która ciągle nie potrafi podjąć jakieś decyzje, ciągle się boi wszystkiego, prawda? No, być znakiem dojrzałości jest w pewnym momencie umieć i być zdolnym do podejmowania samodzielnie decyzji, decydowania o swoim życiu. A taka osoba no niestety nie potrafi, ciągle jest właśnie w jakimś takim zawieszeniu. Jedne studia nieskończone, drugie, trzecie, praca tu zerwana, no takie racjonalne zachowanie, zupełnie nieodpowiedzialne, to jest ta niedojrzałość. Niedojrzałość bardzo często niestety także wynika z tego, że jest bariera przed potomstwem. Nie chce mieć dzieci, unika tego potomstwa, boi się dzieci. To też jest niedojrzałość. No, niedojrzałość do podjęcia obowiązków małżeńskich na przykład jest taki tytuł, czyli czuje się... nie czuje się właściwie zobowiązany do tego, żeby troszczyć się o dom, o sprawy domu, żeby to najbardziej związane z życiem codziennym, sprzątanie, porządek, troska o te sprawy związane, że coś się popsuło, trzeba naprawić, z podjęciem pracy, niedojrzały stosunek do pracy, jemu nie zależy na pracy, robi co chce. No, ciągle sobie gdzieś tam wyjeżdża i się zachowuje jak taki nastolatek w związku. No niby tutaj coś ślubował, coś przysięgał, ale traktuje to sobie przez palce. Co innego mówi, co innego robi. To są znaki niedojrzałości. Także to orzeczenie zawsze jest związane z jakimś konkretem, który jest w związku. No, także to jest bardzo szerokie pojęcie. Ale tutaj podałem tylko kilka, ale takich najczęściej po występujących znaków niedojrzałości. I ta niedojrzałość dzisiaj to często jest na gruncie takiego zbytniego przywiązania do mamy, do ojca. Nie odpępowienia się.
Znakiem niedojrzałości jest to, że on się ciągle nie chce oświadczyć. Chodzą ze sobą 5, 6, 7 lat i on ciągle jeszcze nie, no może później, bo się dorobi czy coś. No jeśli, no nie wiem, po 2 latach nie ma ciągle rozmowy o ślubie, zostaw tę osobę. Coś jest nie tak. Coś jest nie tak, albo porozmawiajmy o dzieciach. Nie. Bo to już na etapie bycia ze sobą razem, narzeczeństwa, trzeba takie sprawy dogadać. A tu ciągle unikanie takich poważnych, trudnych tematów. To jest też wielki problem. A z drugiej strony pojawiają się osoby, które poślubiają osoby bardzo chore, w bardzo trudnych sytuacjach, biorą na siebie ogromną odpowiedzialność. No. Rozpoznać, nie powinno tak być, bo nie są w stanie tego też przewidzieć, później to je przerasta, jest problem. Sługa Boży, ksiądz Woźny tutaj przestrzegał przed takimi związkami właśnie z osobą bardzo chorą. Nawet jest taki paragraf w rozmowach przedślubnych, które się przeprowadza na parafii przed ślubem, czy jesteście przekonani o swoim zdrowiu fizycznym. Bo małżeństwo to jest ciężka robota, do tego trzeba mieć zdrowie. Tak jak trzeba mieć zdrowie wchodząc w kapłaństwo, czy do zakonu, tak samo w małżeństwie. To jest naprawdę ciężka praca fizyczna. Nie zawierać zależy, bo to choroba jest nierówna chorobie, to tam by musiał ktoś to ocenić. Po prostu każda sytuacja jest inna i ja nie chcę tutaj jakiegoś ogólnego dawać tak albo nie. To po prostu trzeba, musiałby to lekarz by musiał to ocenić. Czy ty jesteś w stanie w przyszłości podjąć obowiązki związane głównie z rodzicielstwem, bo pamiętajmy, że to jest cel małżeństwa, potomstwa. I jeśli twoja choroba wyklucza twój udział w wychowaniu potomstwa, to może być problem. Są też niestety, może pod wpływem filmów, takie związki, że wiadomo, że ktoś właśnie umrze. Choroba nieuleczalna, ale właśnie zmierzająca ku śmierci. Oni wchodzą w to małżeństwo. No ale potem jednak jest ta śmierć i takie piętno właśnie. Wielki żal do Pana Boga, czemu to mi zrobiłeś? Przecież się kochaliśmy. I do takich osób przylepiają się demony śmierci. One nawet nie są w stanie tego dostrzec, jak bardzo są obciążone, poranione i zniewolone przez demony śmierci. Tutaj temat, który można by mówić w ogóle oddzielną konferencję. Ale niestety takie też przypadki są. I one z tego wielkiego żalu do Boga, do całego świata, na później robią sobie wielką krzywdę w relacjach z ludźmi, w relacjach z Bogiem. Też mam takie pytanie, bo może zawsze tak zagumie, że jeden małżonek umiera wcześniej, nie? Jeszcze raz? Że mówię, że jeden małżonek zawsze wcześniej umiera, nie? To tutaj powiedzmy, że jest też świadomość, nie? Że powiedzmy, ktoś poślubia osobę chorą, tak? Mhm. I też ma jakąś taką też świadomość, że ta osoba po prostu może w niedługim czasie odejść, tak? Świadomość jest tak, że ona odejdzie, ale taka osoba nie potrafi przewidzieć, że sobie nie poradzi z tym bólem po stracie tej bliskiej osoby. I to jest problem. Nie to, że ona nie wiedziała, że ktoś umrze, bo ona wiedziała, że umrze, tylko ona nie była w stanie przewidzieć, że sobie z tym nie poradzi i że będzie oskarżała wszystkich. Lekarzy, Boga, rodzinę. Będzie drążyć, żeście się tu nie opiekowali, albo sama się oskarżać, że może jednak, gdybym zrobiła coś inaczej, on by jednak nie umarł, no i tak dalej. Pamiętajmy, diabeł wykorzysta tę furtkę. Wykorzysta tę furtkę, żeby zrobić komuś krzywdę. No. Także nie bez powodu ksiądz Woźny mówił, że odradza takie związki. Odradza. Trzeba mieć zdrowie. Związek z osobą, która nie może mieć dzieci? No, znaczy nie może czy nie chce, w sensie, że jest bezpłodna. Jeżeli jest bezpłodna, może wejść w małżeństwo z taką osobą, bo jest wtedy możliwość adopcji. Pytanie tylko, czy taka osoba jest w stanie zaakceptować to, że będzie taka adopcja. Niestety znam, i to też jest rodzaj trudnego związku, znam taki przypadek, że weszli świadomie w małżeństwo, wiedząc, że jedna osoba jest bezpłodna i później ten chłop zostawił tę dziewczynę, bo mówił, że owszem, planowaliśmy adopcję, ale jednak ja bardzo chcę mieć własne dziecko. Wybacz mi. I poszedł. No. Ale sytuacje w życiu są bardzo różne, bo
czasem jest tak, że jest osoba płodna, wszystko jest pięknie, są oboje zdrowi, a dziecko rodzi się niepełnosprawne i druga strona. Też tak może być, oczywiście. Bo my tu mówimy o trudnych związkach, ale pamiętajmy, że dokładnie te same problemy dotyczą też tak zwanych związków, w których nic nie rokuje na to, że to będzie trudny związek. No, ale tu jest większe prawdopodobieństwo bądź pewność, że te trudności nastąpią i tego trzeba mieć świadomość, prawda? No, a dojrzałość obojga polega na tym, że są w stanie przewidzieć, mówię tutaj o tych zwykłych związkach, że są w stanie przewidzieć tego, że się pojawią jakieś trudności. I dlatego też jest ta przysięga, że i w zdrowiu, i w chorobie, i w szczęściu, i w nieszczęściu chcę być przy Tobie. Jeżeli oni są w stanie podjąć te trudności, właśnie dojrzali ludzie odpowiedzialnie, no to jest okej. Okay. No gorzej, jeżeli właśnie stwierdzą, że to ich przerasta i pozostawiają współmałżonka samemu sobie i uciekają gdzieś. A związek międzyznaniowy nie jest grzechem? No grzechem w jakim sensie? Znaczy, no bo związek do sobą po rozwodzie jest grzechem, tak? Bo zaraz, bo ja dosłyszałem, że Międzywyznaniowy. No to z osobą po rozwodzie, czy międzywyznaniowy? Nie, no bo ksiądz mówił, że z osobą po rozwodzie to taki związek jest grzeszny, tak? Tak, jeżeli jest to osoba po rozwodzie, to tak. No, a jeżeli z osobą, a jest o związek z osobą, która wyznaje inną religię, inne dogmaty. Ale była jednak w małżeństwie. Nie, nie była w małżeństwie. A nie była w małżeństwie, bo to są dwie różne sprawy. No jeżeli to jest osoba, która jest w innej religii, owszem... A katolik na przykład z muzułmanin, to nie jest grzeszny, to jest muzułmanin. To jest związek bardzo wysokiego ryzyka. Trzeba mieć, grzechem będzie, jeżeli będzie zawarty niezgodny z przepisami Kościoła. Właśnie prawo kanoniczne reguluje bardzo konkretnie, co trzeba zrobić, jeżeli chce się zawrzeć małżeństwo z osobą innej wiary. I po prostu trzeba te zasady spełnić. Jeśli się ich nie spełni, to po prostu nie będzie ślubu i będą żyć na kocie łapy, czyli bez ślubu, czyli będzie to grzech, prawda? Więc nie będzie grzechem wtedy, jeżeli się spełni te warunki, które narzuca w takiej sytuacji Kościół. A najczęściej takim warunkiem jest po pierwsze dyspensa jakaś tam, którą wydaje kuria, biskup, i po drugie deklaracja osoby z innej wiary, że dziecko będzie ochrzczone i wychowywane w duchu religii katolickiej. I ta druga strona musi się na to zgodzić. A z deklaracjami bywa różnie. Najpierw się zgodził, później się mu odwiedziało. Niedawno prowadziłem rekolekcję, już nie powiem w jakim mieście, bo to może dojść później do tej osoby, ale też właśnie związek z muzułmaninem za zgodą Kościoła, czyli dyspensą. Wiadomo też, że wtedy tylko ta strona katolicka składa tą przysięgę ślubną. 20 lat bardzo fajnego, uczciwego małżeństwa. Chłop później zmienił pracę, zaczął jeździć do Anglii i tam wszedł w środowisko radykalnych muzułmanów i pod wpływem tego stwierdził, że a mieli czwórkę czy piątkę dzieci, że te dzieci jednak powinny się też uczyć o Allahu. I najpierw tam zachęcił, żeby się zapisały do jakiejś szkółki tutaj w Polsce, bo mieszkali w Polsce. Później je tam zabierał ze sobą do Anglii na spotkania z tą społecznością muzułmanów. Te starsze dzieci powiedziały, że jednak tego nie chcą, bo tam zawczasu wyczuły, że coś jest nie tak. Później się z jego strony pojawiły przymusy, że jednak musicie, bo ja jestem waszym ojcem, bo ja wam każę. I w końcu stwierdził, że jednak nie, że on jednak jest muzułmaninem i że nie chce mieć z wami nic wspólnego i że w ogóle się straszne piekło teraz tam w tej rodzinie dzieje. No, odwiedziało się mu po 20 latach. Także przez 20 lat deklarował, że okej, Pan Bóg, religia katolicka, dobra, ochrzcimy dzieci. Ale teraz jest bardzo, bardzo źle. No. Podsumowując, nie wchodźmy w związki małżeńskie. Wszystkie możliwe przypadki na nie. Nie. Panie, jesteś single. Po co komplikować sobie życie? Nie, słuchajcie, bo też nie chciałbym, żebyście... Bo ten ostatni przykład pokazuje, że single pasuje jakby nieugruntowaną wiarę, tak? Czy nie do końca?
Czy po prostu jakiś wpływ środowiska? Wpływ środowiska, tak. Jakaś tam decyzja żony, że tak, możesz jeździć do Anglii, tam pracować. No ona nie zdołała przewidzieć, że on jednak w tym odłączeniu od niej no, da się szybko sprowadzić na złą drogę. I tak się stało. No. Jej błąd jakiś jeden wystarczył. Czyli nie byłaby takiej bliskości rodziny, tak? Tak, tak, bo on tam wyjeżdżał na miesiąc, na dwa i tak nie powinno być nawet normalnych małżeństw. Ja mówię, nigdy w odłączeniu, trzeba zawsze być razem. Później będzie sobie pluł w brodę, że jakaś zdrada, że odejście. Wszystko się zaczyna właśnie od tego odejścia, tak? Że tu do pracy, tu wyjazd, tydzień, dwa, delegacja, małżeństwo weekendowe i tak dalej. Później małżeństwo. Delegacja nie wskazana. Nie wskazana. Proszę, wiesz, pan, już się zmówiła, ale chciałam jeszcze powiedzieć, że jaka to jest osoba nie dojrzała do małżeństwa. No mówię, no bo ta niedojrzałość zawsze jest z czymś związana, więc to też nie da się tam, ale na przykład taka, która nie jest w stanie podjąć czy zapewnić opieki współmałżonkowi, także tej materialnej, prawda, jest niezdolna do pracy, bo unika tej pracy, ma jakiś swobodny stosunek do tego. Która na przykład też o tym nie powiedziałem, no nie potrafi zarządzać swoim majątkiem, swoimi dobrami, które są powierzonymi, bo przecież ta wspólnota majątkowa w małżeństwie, a taka osoba jest na przykład rozrzutna, nie liczy się z tym. Osoba, która nie potrafi podejmować decyzji, zwłaszcza jeżeli to dotyczy na przykład, że ciągle odwlekamy tę decyzję o ślubie, że trzeba wszystko na niej wymuszać. Osoba niedojrzała, czyli właśnie też taka, która z każdą głupotą jeździ do mamusi czy do tatusia, taka nieodpępowiona. To jest też przykład. Jeszcze chciałam mówić o lęku, że się boi. O czym? Że się boi. No właśnie, takie dużo irracjonalnych takich lęków. Lęk przed dziećmi, lęk przed zmianą pracy, zmianą mieszkania. Są też takie przypadki. No. No, ale właśnie, nie chciałbym, żebyście odchodzili z takim przekonaniem, że lepiej się nie żeńmy czy coś, bo tak jak powiedziałem, Pan Bóg jest opatrznością, Pan Bóg nas kocha, On nas będzie wspierał w każdej sytuacji, nawet jak sobie pogmatwamy życie, to On przyjdzie nam na pomoc, ale warunek wtedy my musimy być blisko Niego. No i o tym bardzo wyraźnie powiedziałem, jeszcze na koniec podkreślam, że okej, jak już ktoś chce sobie tak mocno skomplikować życie, to dobra, niech wchodzi w taki związek, ale pod pewnymi warunkami. I jednym z tych głównych warunków jest to, żeby Pan Bóg był naprawdę na pierwszym miejscu w takim związku. No i jeszcze właśnie wspomniałem, żeby dbać o ten porządek życia, o dojrzałość obojga, postawę odpowiedzialności za życie swojej drugiej osoby. No wtedy można. Słuchajcie, to tak, to są trudne sprawy i wielu się buntuje, jak to słyszę, ale naprawdę małżeństwo to nie jest zabawa. To jest sprawa na całe życie. I dlatego tyle małżeństw się dzisiaj rozpada, bo oni myślą, że to jest, nie wiem, że jakoś będzie. No nie będzie. To masz jakiś skomplikowany przedmiot, nie wiem, jakiś. I jak nie przedrzesz się przez tę instrukcję obsługi, to zepsujesz. Tak samo jest w małżeństwie. I tu trzeba odpowiedzialnie, nie unikając, nie bagatelizując tego, nie wchodząc w cukierki. Owszem, nie demonizując, ale też nie ukrywając niczego, co może być trudnością. To jest właśnie ta dojrzałość. Pokazanie i pozytywów, i negatywów. No, tutaj jeszcze. W Piśmie Świętym był wciągnięty 60 odnych do fragmentu. Jest taki właśnie fragment, że nie warto się żenić, ani wychodzić za mąż. I Pan Jezus powiedział, że dopiero to rozumiecie, bo w niebie będziecie równi aniołom. No nie. To nie można tak wyrywać z kontekstów, bo pamiętajmy, my musimy patrzeć na sprawę małżeństwa jakby tam w całokształcie nauczania Kościoła. I niestety przez długie, długie wieki błędnie interpretowano słowa świętego Pawła, jakoby małżeństwo było czymś gorszym, bo jest napisane, że lepiej byłoby wam nie wchodzić w związki małżeńskie, że w ogóle małżeństwo jest czymś grzesznym, że współżycie jest czymś grzesznym, że ono wynika tylko i wyłącznie z potrzeby zaspokojenia jakichś rządz i że w małżeństwa wchodzą ci i tylko ci, którzy nie potrafią panować nad swoimi rządzami. Więc oni byli uznawani za ludzi drugiej kategorii. To jest nieprawda o małżeństwie. Po pierwsze, małżeństwo jest sakramentem, a więc jest czymś świętym. I nie może być złym i niewskazanym i niezaleconym coś, co uświęca sobą i swoją obecnością sam Jezus Chrystus, prawda? A więc małżeństwo jest na pewno czymś wielkim, pięknym, wspaniałym. Jest związkiem, o którym już Księga Rodzaju pisze, prawda, kobiety i mężczyzny z woli samego Boga, błogosławionym przez Pana Boga.
obdarzonym największym darem, jaki może otrzymać człowiek poza sakramentem kapłaństwa, czyli możliwością posiadania dzieci, prokreacji i wychowywania tych dzieci. To jest wielka, wielka sprawa, wielki dar. Nie można patrzeć na małżeństwo jako coś złego. Myślę, że apostoł Paweł pisał to zdanie w pewnym bardzo konkretnym kontekście kulturowym, gdzie pojawiały się już prześladowania chrześcijan. I na pewno też chciał wskazać na pewne problemy i troski, które dotyczą małżeństw, a których osoby samotne no, może i tak nie doświadczają. Mają owszem jakieś krzyże, ale myślę, że w małżeństwach jest już tych krzyży trochę więcej. Chciał też pewnie pokazać wartość życia duchowego, życia, ale właśnie w tym poświęceniu się Panu Bogu. Jasne, zachęcam, jak najbardziej, jeżeli ktoś czuje powołanie do kapłaństwa, życia zakonnego, jak najbardziej. Jeśli już się nie kwalifikujecie z racji wieku na tę drogę, no to są też te możliwości życie konsekrowane, jako dziewica konsekrowana. Nie słyszałem o facetach, o takiej drodze dla mężczyzn, ale wiem, że dla kobiet taka droga jest, że pracują normalnie, zgodnie ze swoimi zawodami, mieszkają u siebie w domach, ale składają bardzo konkretne śluby, są konsekrowanymi dla Królestwa Niebieskiego. Owszem, polecam, nie zalecam postawy singielstwa takiego z wyboru, czyli że tak mi dobrze, bo nie mam problemów, nie muszę się o nic martwić. Z pewnością za to trzeba będzie odbeknąć po śmierci w czyśćcu, cierpiąc okrutne męki. No, ale może też być właśnie tak, że ktoś jest samotny nie z własnej winy, czyli się starał, robił wszystko, stwarzał okazję, no po prostu nie wychodziło i trzeba to przyjąć jako rodzaj jakiegoś białego męczeństwa. No niestety żyjemy właśnie w takich bardzo dziwnych czasach, w których wielu ludzi jest niedojrzałych do małżeństwa, gdzie wiele małżeństw, czyli rodziców, nie przygotowuje swoich dzieci do tego, żeby te dzieci stworzyły dane związki małżeńskie. I dlatego też jest problem, że wartościowe dziewczyny, wartościowi chłopcy nie mogą znaleźć tej drugiej strony. Ale no właśnie, jeżeli jesteś długo sam i nic z tego nie wynika, to trzeba gdzieś w to wejść, tak głębiej. Czemu tak się dzieje? Jaki jest problem? Że się ciągle boisz oświadczyć. No w naszej kulturze to jest problem facetów, bo to oni się mają oświadczać, nie kobiety. Chociaż też wiele związków, które błogosławię, to są takie związki, gdzie no, kobiety dominują i kobiety wręcz wymusiły te oświadczenia. Więc nie wiem, jeszcze żyją, jeszcze są tam razem. Proszę, ksiądz, jeszcze raz. Pan mówił te trudności wynikające z różnicy wieku. Mhm. Oj, to jest taki temat rzeka, ale tak powiem, takie z życia, takie mi najbardziej znane. Jakie to są problemy związane z różnicą wieku? Najpierw założenie, że mężczyzna jest starszy od kobiety. Taka różnica akceptowalna, która nie wpłynie znacząco na ich funkcjonowanie małżeństwa, to myślę, że tak mniej więcej do 8-10 lat. Że jeszcze w stanie są jakoś normalnie funkcjonować. Chociaż już te 10 lat to już jest dość duża różnica. Ale myślę, że jeszcze są w stanie funkcjonować w obrębie pewnego świata, który dobrze poznali. Bo na przykład osoba urodzona w latach 70. czy 80. przeżyła inne dzieciństwo niż osoba, która na przykład przyszła na świat w latach 90. czy późniejszych. Często oni nie rozumieją wielu, wielu spraw związanych z polityką, z historią i się różnią pod wieloma względami. Myślę, że te 10 lat to jest doświadczenie jakiegoś jednego świata, jakieś mają wspólne tematy związane z dzieciństwem, z dobranockami i tak dalej. Daję tego przykład. Oglądanie dobranocek o niczym nie świadczy. Ale chodzi o jakiś tam poziom wspólnego życia, który jest dla nich wspólny. Pierwsza rzecz. Druga. To jest taka, że też krąg znajomych jest zbliżony. Znam niestety takie przypadki, gdzie ilekroć zapraszali swoich znajomych, to oni nie mogli się spotkać razem. Bo chłopak czy dziewczyna wpadali nagle w krąg znajomych współmałżonka o wiele starszych lub o wiele młodszych. Tak? Jest dziewczyna, która na przykład wyszła za mąż za faceta, który był 15 lat od niej starszy. I ona, kiedy weszła w świat znajomych tego mężczyzny, no to oni ją traktowali jak dziecko, taką gówniarę, prawda? I ona się tak czuła. Ona się tam źle czuła.
Ale z kolei jak ona zaprosiła tego faceta w krąg swoich znajomych, no to on się czuł tam jak tatuś wśród dzieci. Tak był też odbierany, że ty weź tego męża, nie przyjdź, to drętwiak taki, jakiś drewniak i tak dalej. No więc on po prostu nie mieli wspólnych znajomych. W tej różnicy wieku to się rzadko zdarza, ale też taki problem się pojawił, jest też to, jak się traktuje tę drugą stronę, jako równorzędnego partnera, czy rzeczywiście jak dzieciaka. Osoba też dużo starsza od nas, jeżeli to jest mężczyzna, pamiętajmy, no faceci szybciej umierają, więc szybsza możliwość, że po prostu umrze. Kwestia wychowywania też dziecka. Wiadomo, że z wiekiem są różne podejścia do spraw wychowawczych i tak dalej, podejmowanych decyzji. Inaczej młoda kobieta chce wychowywać dziecko, inaczej dojrzały mężczyzna. Kwestia spędzania wolnego czasu. On dużo starszy, wszędzie był, wszystko widział. On teraz najchętniej wędeczka, kapcie i kocyk. A ona by chciała jeździć cały świat. On nie chce już jeździć po świecie, on tam był. Siedźmy w domu, tutaj jedźmy do Ciechocinka, prawda, Bętkę. A ona nie chce do Ciechocinka, ona chce świat zwiedzać. No i później, że nie spędzają razem wakacji. A jak razem, no to jedna ze stron jest bardzo nieszczęśliwa, prawda. Ale my musimy tyle jeździć, a tu w jednym hotelu zostanie. Ona w góry, przykład ostatni, jaki miałem. Ona w góry ze znajomymi, pojechał z nią w góry. Ale stwierdził, że on ze schroniska się nie rusza. No bo przecież nie po to poszedł, żeby się męczyć, prawda? On chce odpoczywać, prawda? No, sporty różne, prawda? No, różnie bywa. Nie mówię, że ta różnica wieku od razu, że tak właśnie będzie, no bo to niekoniecznie tak musi być, ale takie możliwości są, takie trudności. No, sytuacja się jeszcze bardziej komplikuje, jeżeli to kobieta jest starsza od mężczyzny, bo to po pierwsze też jest. No, pomijam kwestię prokreacji dziecka, że z wiekiem no, te możliwości rozrodcze spadają u kobiety. Możliwość zajścia w ciążę, wydania na świat zdrowego potomstwa. I to się później zaczyna być bardzo stresujące dla obojga. Ale problem, myślę, i to jest taka rzecz, która ma wielkie oparcie w takim moim doświadczeniu, obserwacji towarzyszenia takim parom, kobiety mają olbrzymi problem z akceptowaniem, że szybciej się starzeją, że się stają mniej atrakcyjne, coraz mniej atrakcyjne dla swojego męża i że ci młodzi mają kontakt z młodszymi od siebie kobietami, które są atrakcyjne i im się wydaje, że jestem gorsza, bo tam w obrębie mojego męża są młodsze koleżanki. I on na pewno zwraca na nie uwagę i on porównuje. One mają ten problem w głowie. I w tych przypadkach, które znam, ci mężczyźni naprawdę są wierni swoim żonom, ale one mówią, że no nie potrafię sobie z tym poradzić. No jestem tak zazdrosna, jestem tak paskudna. Ja w każdej koleżance, młodszej koleżance mojego męża, ja widzę potencjalnie rywalkę. I dochodzi do awantur. Nie są w stanie sobie z tym poradzić. No i to jest tego rodzaju sytuacja z różnicą wieku. A czy dla takiej kobiety właśnie chorobliwie zazdrosnej jest jakiś ratunek, jakaś pomoc? No trzeba by porozmawiać, dlaczego ona jest taka zazdrosna. No, to jest bardzo, bardzo skomplikowane. No, bardzo często te związki się nie udają, jeżeli jest taka chorobliwa zazdrość. To nie tylko, że kobiety są bardzo zazdrosne, czasami to są mężczyźni. Bo to idzie później w parze z zaborczością. I to przechodzi też na potomstwo, właśnie taka zaborczość wobec dzieci. Nie wypuszczam tych dzieci z mojego gniazda. Bardzo nieszczęśliwe małżeństwa niestety wtedy się rodzą. Wiele, wiele niepotrzebnych kłótni. No z czego coś takiego się bierze? No mówię, no to trzeba by porozmawiać z taką osobą. Dlaczego? W jakich sytuacjach? Owszem, jest to z reguły kwestia niskiej samooceny. Czuję się gorsza. Niedowartościowane. Uważam, że problem się narodził we wczesnym dzieciństwie, gdzieś tam w domu, w relacjach z ojcem, jeżeli to jest przypadek kobiety. I ona ciągle potrzebuje tego dowartościowania. Ona nie czuła się bezpiecznie w relacjach z własnym ojcem. I dlatego właśnie teraz ciągle potrzebuje tego dowartościowania. To mi tak pierwsza myśl, jaka przyszła na myśl, pierwsza myśl, jaka się we mnie pojawiła, kiedy tutaj o to zapytałaś, to, że czasami trzeba by zastanowić się nad modlitwą o uwolnienie. Że może za tym stać jeszcze coś innego i tego byśmy też nie chcieli. No.
Ale jest to problem, z którym trzeba podjąć. Są psycholodzy, którzy się tym zajmują. Może z psychologiem, może z kapłanem. Może właśnie jakaś taka modlitwa o uzdrowienie tych ran z dzieciństwa. Z egzorcystą nieraz. To nie jest to, że jest ktoś opętany od razu, zaznaczam. Tylko po prostu takie uwolnienie. Z takiego samoprzeklinania się. Owoc samoprzeklinania się. Też zazdrość. Siłownia. A jaka siłownia? Może to, że też ośrodek zwać i wystawić. I też takie kompleksy czasami wynikają z tego, że człowiek ma nisko samoocenę, który właśnie będzie ćwiczy i tak dalej. Nie rozwija się fizycznie też i później no to bardzo powiem. Może i tak, może nie, no trzeba o siebie dbać, ale to często, te osoby, które ja osobiście znam jako bardzo zazdrosne, to są osoby, którym nic nie brakuje. Ale problem był w dzieciństwie, tam zabrakło miłości. No i tego już nie nadrobisz siłownią ani makijażem. Tak, kolejny przykład, nie? Tak, no jako jeden z przykładów, tak, że wtedy trzeba troszkę popracować nad sobą, ale to jest, myślę, taka sprawa skomplikowana, bo mówię, każda sytuacja jest inna i źródło zazdrości może być inne i różne. Jakie konsekwencje ma, jeśli dziecko jest poczęte przed ślubem? Duchowo oczywiście. No, poważne. Bardzo poważne. I im dłużej jestem księdzem, tym bardziej widzę to. I potwierdzał to też ten sługa Boży, ksiądz Woźny, który mówił, że wchodząc do domu, widzę i jestem w stanie od razu poznać, czy dziecko było poczęte przed ślubem, czyli w grzechu, czy po ślubie z błogosławieństwem Bożym. I on mówi, że te dzieci są jakby innego gatunku. Właśnie te, które przyszły na świat. W tych bożych takich rodzinach, małżeństwach, że są spokojniejsze, że mają inny stosunek też do siebie nawzajem, do rodziny, że pewnego rodzaju konflikty między nimi tam ich nie ma. A te, które przyszły na świat poza małżeństwem, no niestety przyszły na świat w sytuacji grzechu. Pamiętajmy, człowiek, który żyje w grzechu, to jest pod władzą złego ducha i ten dzieciak, zamiast wzrastać w najbliższej największej bliskości Jezusa, gdyby go przyjmowała matka czy ojciec, to on wzrasta z tym towarzyszeniem złego ducha. Pamiętajmy, że tego rodzaju związki obarczone są też wieloma kłótniami, wieloma jakimiś problemami. To też przechodzi na te dzieci, że w tych związkach się kłócą. W życiu prenatalnym to widać, że często właśnie przychodzi na świat dziecko, które jak tylko przyszło, czyli zostało poczęte, to pierwsze, jakie otrzymało emocje, to lęk matki, tak, a co będzie z tym dzieckiem, bo może on mnie zostawi, przecież nie mamy ślubu, co powiedzą rodzice, pewnie nas okrzyczą, ale to dziecko, w cudzysłowie wychowuje, nosi w wielkim stresie, to przechodzi na to dziecko, te dzieci mają później wielkie problemy emocjonalne, zestresowane, nadpobudliwe i tak dalej. Do niedawna obśmiewano to, gdybym to powiedział, to by to obśmiewano, ale teraz no troszkę psychologia jakby zaczyna brać to pod uwagę, że tak może być, że to nie jest tak do końca, że my tutaj sobie jakieś sprawy zmyślamy, ale że jest różnica między tymi dziećmi, które przyszły na świat w małżeństwie, gdzie jest po prostu bezpieczeństwo i matki, i dzieci, a przed ślubem, gdzie po prostu tych najważniejszych warunków do poczęcia dziecka po prostu nie było. Takie dzieci miały później, nie wiem, większą potrzebę miłości, tak? Które? No te właśnie, które się zostały poczęte w grzechu. No każde dziecko ma potrzebę miłości, tylko te, które przyszły na świat poza małżeństwem. No jak powiedziałem, mają pewne... Słucham? Otrzymują sakrament chrztu, tak, ale gdzieś tam jakieś takie piętno zostaje. Coś tam takiego jest, co po prostu trzeba uzdrowić. Czasami przychodzą do mnie, jak są jakieś takie msze, uzdrowienie, czy modlitwy wstawiennicze, czy czasem nawet konfesjonale osoby, które mówią, że czuję, że coś tam się za mną wleczy, nie wiem co, niech się ksiądz pomodli, żeby tam pewne sprawy pozamykać. I tam no, różne sprawy wychodzą. Właśnie taki mój znajomy ksiądz egzorcysta też potwierdza, że niejednokrotnie przychodziły do niego osoby z takich nieprawych związków i no, w czasie modlitwy różne rzeczy też wychodzą, które no, po prostu to dziecko nie zawiniło, ale się to wlecze gdzieś za tym dzieckiem. Coś tam idzie, coś tam przełazi, jakiś tam grzech, coś niedobrego. No, często to są dzieci, które tam ze zdrady przyszły i coś tam dziwnego się no,
to boję się strasznie, żeby ktoś nie pomyślał, że takie dziecko jest napiętnowane, gorsze, że nie wiem, będzie miało w życiu pod górkę. No ale no, nie łudźmy się. Jeżeli dziecko na przykład, tylko analogia, przyszło na świat, gdzie rodzice byli alkoholikami, czy choćby jedno, no to ona ma jakiś bagaż doświadczeń, z którym idzie przez całe życie. On jest temu niewinny, no ale idzie. I tam chrzest coś zmienił, no w sensie sakramentalnym zmienił, ale rany pozostają, prawda? I tak samo w przypadku dziecka, które przyszło na świat w związku niesakramentalnym. Jeśli nie doszło do ślubu, był tam jakiś problem. I ten problem gdzieś może mieć później piętno w życiu tego dziecka. No ale też mówię, każda sytuacja jest inna. A co z takimi związkami niesakramentalnymi, które znamy wokół nas, są, istnieją? Jak możemy im pomagać żyć tak, żeby ta nadzieja była na to życie wieczne? No, namówić ich, żeby mogli przyjmować sakramenty. Ale w jaki sposób? No jest tylko jeden możliwy sposób. Właściwie dwa. Jeden to jest rozejść się i być uczciwym wobec siebie i Pana Boga. A drugi, co jest często przez tych ludzi nieprzyjmowane, a drugi, no to po prostu być jak białe małżeństwo, po prostu nie współżyć ze sobą. I wtedy teoretycznie mogą przyjmować Komunię Świętą. W praktyce ochota przechodzi po 3 miesiącach na Komunię Świętą. Bo się pojawia ochota na współżycie. No i jest problem. Jest problem, dlatego trzeba zawczasu przewidzieć, co się dzieje. No, ja mówię, no nie możemy też dawać jakiejś tam fałszywej nadziei na zasadzie, słuchajcie, wszystko będzie dobrze. Że staniecie kiedyś przed Panem Bogiem, przecież On jest miłością i będzie okej, okay, puści was do nieba jakimiś bocznymi drzwiami czy coś. No, no nie można oszukiwać, no musimy żyć w prawdzie. I ja wiem, że to są bardzo trudne sprawy, bo te związki są ciągle i coraz więcej obok nas, ale no nie możemy się oszukiwać, no jest to droga grzechu. Jak możemy dawać nadzieję na coś dobrego w sytuacji, kiedy jest grzech? Kiedy jest grzech? No. Jasne, że jest ta ludzka słabość, która będzie cały czas powyżej naszego rozumu. I mimo tych naszych przestróg, te osoby nadal będą ze sobą razem. I ja tam wtedy już mówię tak, no, że starajcie się być dla siebie jak najlepsi. Jak najlepsi. Wychowywać swoje dzieci w prawdzie, czyli nie oszukiwać, że to jest okej, tylko powiedzieć, że to jest nieuporządkowana sytuacja i dzieci muszą o tym wiedzieć, żeby przypadkiem nie naśladowały tej drogi. Pokazać dzieciom też pewne konsekwencje tej decyzji, że no my nie możemy przyjmować Komunii Świętej i to jest straszne. Zróbcie wszystko, żebyście mogły przyjmować i szanujcie Pana Jezusa. A więc niech się modlą, niech chodzą do kościoła. Owszem, komunii nie będą mogli przyjmować, niech będą pokorni w tym grzechu. Że nie mogą oskarżać całego świata, że nie ma Komunii Świętej, prawda? Albo że to nie jest grzech. Ile ja takich miałem kolęd, że oni mnie wyzywali jako reprezentanta kościoła, że to wszystko moja wina, prawda? Że oni nie mogą Komunii Świętej. A my i tak będziemy przyjmować. Przyjmują świętokradzko. No. Także to jest wielki problem, że oni nie dość, że nie chcą uznać swojego grzechu, to jeszcze uważają, że to Kościół jest B. No więc trzeba być w tym pokornym. Pokornie uznać, że to jest sytuacja nieunormowana i przed Bogiem, i przed dziećmi, przed ludźmi. Być dla siebie jak najlepsi, modlić się. Prosić Boga o przebaczenie i o łaskę, żeby w momencie zagrożenia życia, śmierci był przy nich kapłan, który będzie mógł ich rozgrzeszyć. Bo jest taka możliwość uzyskania rozgrzeszenia z każdego grzechu, jeśli jest to zagrożenie życia. Prawda? A więc tę łaskę, uważam, trzeba sobie wymodlić. Może wymodlą sobie, jeśli będą pokorni przez całe życie przed Panem Bogiem w prawdzie. Może sobie to wymodlą i liczę na to. I teraz powiem coś, co jest prawdziwe, że znam wiele takich związków niesakramentalnych, które są wzorcowe. Pięknie się dogadują, pięknie wychowują dzieci, modlą się, chodzą co niedzielę na mszę, chociaż nie mogą przyjmować Komunii Świętej. Ale kurczę, są w tym grzechu. Ale ja sobie myślę, że jeśli oni nie trafią do nieba, no to kurczę, kto trafi? A znam takich, którzy są w związku sakramentalnym, robią sobie z
kościoła nie wiem, co taki market, że co trzecią niedzielę wpadam, bo jest promocja, 20 minut msza święta. Prawda? Odnoszą się do siebie jak najgorzej, skoczki w boczki, zdrady i co? I oni mają iść do nieba, bo oszukują siebie, Pana Boga? No przepraszam, jeszcze jakaś ta Boża sprawiedliwość jest. Więc kończąc, ja nie jestem Panem Bogiem, ja nie mogę powiedzieć, co się z tymi ludźmi stanie. My oczywiście na gruncie tego, co mówi katechizm, Pan Jezus, wiemy, że są to związki grzeszne, niepragnione przez Pana Boga i na pewno tą drogą nie można iść. I że nie ma nic gorszego dla człowieka niż grzech przeciwko Duchowi Świętemu, a grzech przeciwko Duchowi Świętemu to jest z premedytacją wejście w taki związek, bo jeżeli będę dobrze żyła, to mi Pan Bóg i tak wybaczy i pójdę do nieba. To już grzech przeciwko Duchowi Świętemu, nie można tak robić. Jeśli taki związek zaistniał z jakichś przyczyn, z ludzkiej słabości, nie są w stanie z tego się wygrzebać i mają na tyle siły, żeby po prostu się rozejść albo żyć jak białe małżeństwo, to rzeczywiście lepiej w to. Przepraszam, bo się sam zakićkałem już, nie wiem, co się powiedzieć. No, ale jeżeli jest taki związek i nie dają rady, prawda, jakoś to przerwać, no to okej, okay, no. Co zrobić? Są ludźmi, ale niech przynajmniej starają się właśnie zadbać o tę prawdę w swoim życiu wobec ludzi, wobec Boga i o to, żeby Bóg mimo wszystko był tam na pierwszym miejscu, choć już nie sakramentalnie, to choćby właśnie w tej ich postawie modlitwy i zaufania Bogu. Prawda się tego białego małżeństwa i grzeczności, żeby oznaczało to, że jeżeli się wchodzi w związek ze sobą po rozwodzie, w sensie nie ma orzeczenia czy stwierdzenia, no i jeżeli oni razem mieszkają, żyją, śpią codziennie razem w łóżku. No nie razem w łóżku, no to jak? Czyli białe małżeństwo to jest to, że całkowicie osoba... No nie współżyją, no i nie stwarzają okazji, żeby dochodziło do współżycia. No kurczę, zdrowy chłop koło zdrowej baby, leżąc obok, no sorry, no nie ma możliwości, żeby tam do niczego nie doszło. No nie ma. No ja nie wierzę w coś takiego, że ktoś mi mówi, no nie, że... No to już nie mówię o takich przypadkach, ale nie wiem, tam dziewczyna i chłopak, no. A my tylko leżymy koło siebie. No, ciekawe, jak długo poleżycie koło siebie. No nie, to jest natura i pewnie się sił nie pohamuje. No. A jeżeli leży facet koło kobiety obok i twierdzi, że na niego to nie działa, no to sorry, to ma problemy, niech się leczy. Słucham? No co i tak nie widać tego. Ale ogólnie... Ktoś mówi, w świetle świec każda kobieta jest piękna. No, czyli wracając do tego białego małżeństwa, to na tym polega, że po prostu śpiewa poza tym łóżkiem, tak? Tak, oczywiście. Oczywiście. Okay. To nawet w oddzielnych pokojach uważam. W jednym pokoju, jak śpią razem, to tam chwila, moment. A mi zimna. Jeszcze po tych dzieci, no bo naprawdę w tej chwili około 40% dzieci się rodzi poza małżeństwem. Już tam nie wnika, ile jest dzieci w małżeństwie z różnych tam innych związków. No to tak naprawdę wynika z tego, że no, połowa społeczeństwa za chwilę będzie w ogóle jakaś z problemami tak naprawdę, tak? No a tak nie jest? Nie jest. Tak jest. Przenosimy w tej chwili na te dzieci. No jest z problemami. Za czyny rodziców. No, ale tak jest. Ale to jest no. My nie przenosimy odpowiedzialności na dzieci, tylko mówimy o fakcie, że tak właśnie jest. I dlatego trzeba się zdecydować, no, czy ja jestem odpowiedzialny za to, co się będzie działo w życiu moich dzieci. Niestety często ci, którzy podejmują decyzję o rozwodzie, uważają, że to nie wpłynie na dziecko. Że dzisiaj wystarczy dobry psycholog, dobrze wytłumaczyć dziecko i będzie okej. Okay. Nie będzie okej. Okay. Ja pracowałem z dzieciakami, które miały rodziców po rozwodzie i nigdy żaden z tych dzieciaków nie powie, że to było coś dobrego. Nigdy. Nie ma takiej możliwości. Dzieci są jak papierek lakmusowy. Coś się odbije na dziecku, to tak będzie. To dorosły jest w stanie się oszukiwać. Dziecko nie. No. Także jest to zło, jest to najgorsze, co można dziecku sprzedać. Właśnie pozbawić je normalnej rodziny ojca i matki biologicznych. No. Nie można wmawiać, że to nie pozostanie śladu na nim. Pozostawi i będzie się za nim w loku. Często właśnie jak pracuję właśnie z takimi starszymi ludźmi, studentami czy starszymi,
na przykład na rekolekcjach, to oni mówią, że no, jestem w takim związku, w którym rodzice się rozwiedli i ja mam problem, żeby teraz wejść w normalne małżeństwo, bo nie ufam. On tego nie doświadczył. Albo mówią, bo nie widziałem, jak funkcjonuje normalne małżeństwo, nie miałem tego przykładu. Albo, że u mnie w domu to tylko były kłótnie, awantury. No, i ja się boję, że ja będę robił tak samo. Więc będę sam. No, to są straszne rzeczy, ale ci ludzie mają taki problem. I tak właśnie jest. No, ale z drugiej strony nie można powiedzieć, że wszystkie małżeństwa niesakramentalne, to znaczy no, pomiędzy ludźmi, którzy na przykład są niewierzący, że to jest patologia, tak? I że te dzieci na przykład jakoś tam cierpią, bo tam też jest no, gdzieś tam miłość. Może nie ma, znaczy, no nie ma Pana Boga, tak? Bo z jakiegoś powodu, bo nie poznali, bo nie mieli tego przekazane. No, ale nie można powiedzieć, że te dzieci są, nie wiem, poranione, dlatego że rodzice nie wierzą, bo nie wierzą. No wiesz co, no, oczywiście nie można generalizować i to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to ja nie powiedziałem, że te związki to są patologie, ja tego tak nie powiedziałem. Patologia to jest jakiś tam termin już tam psychiczny czy jakiś społeczny, ja raczej tak bym nie powiedział, że to jest jakaś patologia. Na pewno są to związki grzeszne, a definicja... Definicja. Ale jeszcze raz, że ale związek między kim a kim? Między ludźmi niewierzącymi. No są ateistami. No to wiesz, żyją w zgodzie z jakimś swoim światopoglądem, prawda? No ale to też nie można mówić, że to nie jest sytuacja grzechu w społeczeństwie, w którym no, mają dostęp do wiary. Pytanie, czy oni szukają tego Boga, czy nie. No. Ja mówię, no to Pan Bóg jakoś rozsądzi ich tam wieczność, prawda? No bo to jest też sytuacja, nie wiem, tam innowierców, prawda, czy będą zbawieni, czy nie, ateiści, którzy się zbawią, czy nie, jak umieli możliwość dotarcia do Boga, do prawdy, czy ją szczerze szukali. No to tam już Panu Bogu zostawmy kwestię zbawienia, ale no wiemy, że pewna pełnia, do której został stworzony człowiek, jest osiągalna tylko w relacji człowieka z Bogiem. I w jakimś sensie, jeśli człowiek tej pełni nie osiągnie, no to będzie w cudzysłowie upośledzony, boję się, że ktoś tu powie, że... No ale że no po prostu nie osiągnie tego, do czego Bóg go przeznaczył, prawda? Więc będzie jakiś brak obecny w jego życiu. Jakiś nieporządek, rodzaj nieporządku. No, popatrzmy na przykład na te kraje, gdzie dominuje ateizm. Rosja na przykład, urzędowo. Trudno powiedzieć, żeby to było udane, szczęśliwe małżeństwo, bo tam można się rozwieść. O tak. No. I dzieciaki niestety to później muszą odpokutować. No także mówię, no każda sytuacja jest inna i też nie można generalizować, ale... Pamiętajmy, że jak człowiek nie idzie drogą, którą wyznacza Pan Bóg, to dzieje się wiele zła. I związki tak zwane grzeszne, pamiętajmy, istota grzechu to jest to, że to szkodzi, że to jest samoszkodzenie. Inna definicja grzechu, samoszkodzenie. Że to, co szkodzi, co rani człowieka, co go umniejsza, co pozostawia właśnie w jego życiu jakieś konkretne cierpienia. I Pan Bóg nam tego chce zaoszczędzić. Więc lepiej w to nie wchodzić, w sytuację grzechu.